Bonjour, jak tu pisze Paweł Mucha. Nie, Kuba wcale nie zaspał. Słuchajcie, nasz Paweł niezastąpiony wczoraj wieczorem późno i dzisiaj rano jeszcze robił grafiki do naszego live'a, więc troszeczkę nam się to opóźniło. Przepraszamy za spóźnienie, ale w żadnym wypadku Kuba nie zaspał. Papo Kuba mówi, że 9 rano to środek nocy. Zależy, jak to spędza wieczór. Pracuję. A jak ty spędziłeś weekend? Ja? Tak. Żony imieniny, spokój, cisza. Najlepszego w takim razie. Czy tam wczoraj. Posprzątałeś? Był sąsiad? Trochę więcej nawet niż sąsiad. Cała wiocha zjechała się. Sąsiadów było kilku. Tu nie zaprosisz, już ci siekiery nie pożyczą. Ale to ty powinieneś być zaspany. Ja tu widzę, że świeżutki. Nie, ja jestem, wiesz, ja już 65, to ja już teraz chodzę z kurkami wieczorem. To ty na odwrót, 9 to środek dnia. Tylko te wieczorne mecze mnie wkurzają. Wojtek to o 9 drugą drzemkę już robi. Ja się też pośmieję. Jak to żyje, jakby się doczołgać. Ja słuchaj, wstaję o 7, także ja już niewiele później niż ty. Nie, no ja nie wstaję o 9, co ty zwariował, bo ja się od 6 jestem na nogę. Nie, ja mówię niewiele później niż ty właśnie, że ty o 6, a ja o 7, więc niewiele później. No. Dla mnie 7 to 9 to już piękne, posłuchajcie. Słuchajcie, to jest tabela i wyniki mężczyzn z ostatniego tygodnia. Poczekajcie, jeszcze tutaj nas, o tak, tutaj porozmieszczam, żebyśmy byli widoczni. Tabela i wyniki mężczyzn z ostatniego turnieju, czyli w przypadku naszych panów Rotterdam 3-2 z Niemcami, 3-2 z Holandią, 0-3 z USA i 3-1 z Włochami i tabela prowadzi Japonia z kompletem zwycięstw przed Amerykanami. Brazylia wczoraj wygrała z Francją, bo nie wiem, czy oglądaliście ten mecz, ale to był jeden z fajniejszych meczów, myślę, że tego weekendu, taki do oglądania, do analizowania, bo obie drużyny praktycznie w najmocniejszych składach. Słowenia 4. miejsce, my jesteśmy na miejscu 5. Mamy bilans, tak jak Brazylia i Słowenia, 6-2, ale punktów mniej, no bo kolekcjonujemy te tiebreaki i w związku z tym tracimy punkciki, mamy też słabszy bilans setowy. Najpierw może takie ogólne spostrzeżenia po tych 4 meczach, bo myślę, że te 4 mecze dały też sporo oglądu na kolejną grupę zawodników, którzy zagrali w Rotterdamie. No, dla mnie patrząc na cały turniej, no to dalej jesteśmy w tym etapie, o którym no musimy cały czas powtarzać. No. My jesteśmy chyba już ostatnią reprezentacją, która jeszcze nie powołała wszystkich zawodników pod broń, mówiąc obrazowo, i nie wykorzystuje jeszcze całego potencjału, choć potencjał jest duży, no ale on nie jest taki, że my możemy grać 4 drużynami za każdym razem inaczej poustawionymi i będziemy sobie wygrywać łatwo, pięknie z Niemcami, z Holendrami, a faceci po 2 tygodniach treningu w spale nagle przyjadą i oczekujemy od nich rewelacji. No, my wiemy, że jesteśmy tym Volleylandem i u nas po każdym meczu są opowieści bardzo mocne i szukanie różnych historii, budowanie różnych też teorii. No ale jak z całą trójką tu siedzimy, to mogę tylko powtórzyć, że za dużo soli zjedliśmy z tej beczki, żeby nie wiedzieć, do czego mniej więcej dążymy. I tą drogę pi razy oko widać, a po drodze ten układ, który mamy, finału u siebie, tego dobrego rankingu, który aktualnie tam się zmienia, ale on jest dalej mocny. Mówię o punktach oczywiście rankingowych. O systemie kwalifikacji, no to ustawia cały ten system, cały ten proces i grania, i myśli trenerskie, nie tylko Nikoli Grbicza, każdego trenera, który tutaj by był, czy wcześniej był Heinen, tak samo, on też szedł szeroko i też patrzył na to wszystko. I możemy w nieskończoność to samo powtarzać. No, jeśli będziemy się koncentrować od dzisiaj na tabeli, na tych meczach, które były, będziemy się koncentrować, bo to są fajne obserwacje, jest o czym porozmawiać. Natomiast myślę, że warto zawsze ten globalny ten obraz zobaczyć szerzej.
i jakby docelowo cały czas mieć tą perspektywę, gdzie się poruszamy, no bo to nie jest tak, że tu i teraz podzielimy i albo się zachłyśniemy, albo się sami upokorzymy. Porażka ze Stanami była upokarzająca i niespodziewana w stylu, w tej różnicy sportowej, jakby wszystko nie wyglądało tak, jak potrzeba. Z Włochami znowu mecz, który pokazał, że każdy może mieć lepszy i gorszy dzień. Włosi mieli na pewno słabszy dzień na tle naszego, przyzwoitego, powiedzmy, występu. A ogólnie dalej gramy bardzo przeciętną siatkówkę, nie za bardzo rozbudowaną, technicznie surową, z problemami indywidualnymi, ale możemy się bawić, no, kto zagrał lepiej, kto zagrał gorzej, kto jest bliżej ucha prezesa, nie wiem. To są takie wszystko zabawy. Na ten moment ja to cały czas traktuję, nie wiem, może mnie poprawicie, może mnie sprowadzicie do pionu, ale ja jeszcze to lajtowo wszystko traktuję, na zasadzie, że tam jest wykonywana praca, że tam są duże wymagania. My też wymagamy dużo od naszych chłopaków. Natomiast no, jak zaczniemy jechać po wszystkich meczach i potem po kolei, no to wyjdzie, to też pokażę, jakie ja mam odczucia, ale mówię, no chciałem przypomnieć ten ogólny rys, bo bez tego się jakoś nie umiem odnieść do całości, bo niektórzy się grzeją za bardzo na pojedyncze wydarzenia, a niektórzy się no, sami biczują, bo po jednym meczu mają pewnie w głowie mentik. Czy mnie się podoba, jak gramy? Nie. Nie podoba. Po prostu oczy, bo jest. Tylko że tak Wojtek mówisz, no, musimy podzielić dwie rzeczy. Czy Wojciech, tyle razy ci mówiłem. Wojciechu, papo, szefie. Papo nie, ojca masz szefie jednego. Szefie na wiosce. Słuchaj. A od początku będziemy to dzielić, bo my nie będziemy rozliczać za to, czy wygrywamy z Amerykanami. Oczywiście boli to, jak dostaniesz taki wpierdziel, bo na razie to dupy, to jest takie. No, szarpanina taka, czekamy na to, aż odpali jeden albo drugi, albo Leon z Holandią, my się męczymy z Holandią, męczymy się z Niemcami, a zastanawiamy się, gdzie jest jakieś, w którą stronę idziemy, dokąd dążymy. To jest ważne, w to brni. Idziemy, bo jak my byśmy chcieli, Kubuś, jak my byśmy chcieli, ja to zawsze lubię takie obrazowe, do innej dyscypliny przeskoczyć, jak my byśmy chcieli skoczyć od razu po czwórnego aksla, co jest chyba najtrudniejszym skokiem w używacji w kolei, i byśmy się cztery razy wyrąbali, to ja bym słowa nie powiedział. Ale my skaczemy takie tulupiki podwójne i jedziemy dalej na tych łyżwach, nie? I tak czekamy, może jakieś jedno, może tak Kurek, może Leon, może Dulski, może ktoś tam odpali. Na razie, a jak popatrzymy na tą tabelę, a ja powiem najpierw takie rzeczy negatywne, a później pozytywne, żeby od razu przypierdzielić, zwolnić Grbicza i zaorać i młodych wyciągnąć. Już ustaliliśmy, że dzwonimy do Lozano. Jutro Lozano ma to przejąć. Ale Mistrzostwa Europy wygrał Castellani, dzwonimy do Castellaniego. A Vital, który... Vital na kwalifikacje. Tak jest, posypano Vitala zwołujemy. Na dzisiaj mamy ustalony termin ślubu, a nie wiemy, z kim, jaką dziewczynę wybierzemy, bo na razie szukamy, idziemy do knajpy, wybieramy sobie co chwilę nową dziewczynę, bo nowy zestaw, ale a nie wiemy, która będzie naszą żoną, bo tak to mniej więcej wygląda. Ale z drugiej strony mamy na to czas. Z jednej strony popatrzymy na tabelę, Japonia pojedzie, chociaż ta Japonia, super, ja im kibicuję, rewelacja, ale ja nigdy nie postawię Japonii faworytem jakiejś dużej imprezy, nigdy w życiu. A ponieważ ja się znam na siatkówce, a nie robię przypadkowych rzeczy jak Lepka i raz trafię, a później przeżywam przez cały rok, że raz mi się udało. Później patrzymy na Amerykanów, Amerykanie będą mieli jedną zmianę. Co on ma gorącą głowę. Amerykanie może będą mieli jedną zmianę, więc oni się przygotowują już systemem. Mają od początku. Przypomnę, że Amerykanie mieli nie awansować do Final Eight. Razem z Brazylijczykami według ciebie. Zmylili nas Amerykanie, bo powiedzieli, że nie będą wszystko przyjeżdżać. A przyjechali najmocniejszym składem. Amerykanie słabi, nie awansują, ich nie będzie w Gdańsku. Ja obstawiam, że Amerykanie i Brazylijczycy nie będą w Gdańsku. Z Amerykanami to chyba coś się. Ale to oni powiedzieli, że przyjadą z szóstką z uniwersytecką, okazało się, że przyjeżdżają, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że Amerykanie już się przygotowują do igrzysk szóstki. Tam jedzie jedna zmiana w szóstce. Brazylia nie ma za bardzo kim, więc Brazylia musi grać tymi swoimi zawodnikami, bo tam nie ma ławki takiej, że możesz sobie zmieniać. Słowenia nie ma, ma siedmiu zawodników do grania, to też sobie nie może zmieniać. Argentyna ma sześciu do grania,
Ale Włosi przyjechali od razu z grubej rury i Włosi nie będą mieli jednej zmiany w porównaniu z tym, co grają, do może środkowi się zamienili, Scarfella. No ale Włosi w pierwszym turnieju zrobili dużo zmian, a Brazylijczycy, jak pamiętamy, to praktycznie zawsze tak grali. Zawsze grali, że tłukli cały sezon swoimi najlepszymi i w tym sezonie według mnie ta czternastka, nie szóstka może, ale czternastka jest trochę przebudowana i jednak kadra zabierana na te dwa turnieje to jest troszeczkę powiew świeżości, jak na Brazylię. Brazylia do Brazylijczyków dojedzie Leal i koniec. A jeżeli dojedzie, jeżeli będzie mu się chciało, jeżeli będzie miał taki humorek dobry, to przyjedzie na finał Ligi Narodów i będzie zdrowy. Więc ta Brazylia się nie zmieni. Brazylia nie ma kim już tam grać. Tam nie ma. Co, znowu będą dzwonić do tego, jak się nazywa, ten atakujący z wakacji przyjechał w zeszłym roku. Wallace będzie dzwonić, że Wallace jest. Wallace to na razie jest zawieszony. Wylotny, no, tak. Ale Dante dobrze odbija piłkę, widziałeś, jak odbija? Tak, siwiutki, ale wygląda nieźle. Też Dante to nigdy nie był pracą. Dante to się właśnie śmiali, że Dante jak grał w sobotę mecz, to dopiero w piątek na halę przychodził na trening, dlatego lubił grać w Grecji. To idealnie, to teraz po 10 tak. latach bez roboty, to dlatego ja na dzisiaj ciężko mi ocenić, bo naprawdę ja tam na początku był chaos. No dobra, to Quo Vadis, bo w takim razie jest ciężko nam oceniać, bo jest pomieszany skład, jest cały czas zmieniane z meczu na meczu, na mecz pary na poszczególnych pozycjach. Gramy tak jak gramy, czyli męczymy się i wyniki są takie, jakie są, to znaczy oczywiście 6-2 to nie jest zły bilans, no ale już pod względem tej liczby tiebreaków i męczenia się ze średniakami troszeczkę może martwić. No to dokąd zdążamy? Czyli jakby to pytanie, które powiedział Papa, czy ten podwójny tulub to już w Pasaj City będzie potrójny, a w Gdańsku już będziemy skakać potrójnego Axla? Czy to jest tak, że według was jakby spokojnie wszystko jest pod kontrolą, pilot wyjdzie z tych turbulencji, jakby jak to porównujecie też do poprzednich lat, no bo już troszeczkę się przyzwyczailiśmy, że mniej więcej od 4-5 lat VNL jest takim poligonem doświadczalnym, już nie musimy w czasie fazy zasadniczej grać żelazną szóstką, ogrywamy sobie, sprawdzamy, potem mniej więcej, czy to Lille, czy to nie wiem, gdzie tam były poprzednie finały, tam już oczekujemy troszkę lepszej gry i to wszystko ma dążyć do imprezy docelowej, więc jakby czy widzicie tutaj, że to zdąża w dobrym kierunku i czy jest dobrze sterowane przez pilota? O tak. Zawsze ta liga jest w jakiś sposób wykorzystywana, tak można powiedzieć, albo traktowana w procesie treningowym, to nazwijmy tak górnolotnie. W tym roku mam wrażenie, że jest to wykorzystywane najmniej w kierunku siatkarskim, najwięcej w kierunku całego przeglądu, dania odpoczynku podstawowym zawodnikom i nie ma to właściwie znaczenia dla końcowej drużyny, którą będziemy wystawiać w najważniejszych zawodach tegorocznych. Według ciebie już ta końcowa czternastka jest znana? Bo według mnie, tak jak mówiłem, największym zagrożeniem tego sezonu jest właśnie troszeczkę brak selekcji i według mnie końcowa czternastka, no przynajmniej dwunastka na ten sezon jest już znana i trochę zabraknie według mnie w niej selekcji, bo wszystko według mnie zdąża do tego, że właśnie będzie to z góry ustawiona dwunastka, a nie dwunastka czy czternastka po selekcji. No są fakty, z którymi nie dyskutuję. My najpóźniej wprowadzimy ostatnich bardzo ważnych zawodników również do drużyny. I to jest już zaskakujące, bo tak jak Kuba powiedział, tam Leal zmieni dużo Brazylii, znaczy pomoże, ale oni już fundamenty mają. Włosi grają swoją już chyba końcowym zestawem, plus minus może jakiś jeden zawodnik, ale raczej taki, który im wskoczy dodatkowo niż jego nie ma, to są wybory. Serbów, którzy też mieszają, jeszcze pewnie ze trzech dojdzie Lisinac, Podraszczanin, nie wiem czy Kovacevic, tam może być zmiana jeszcze jakościowa, ale pozostali, Japonia jedynka dzisiaj w tabeli, gra od początku do końca petardą i mają tego rezultaty. Kuba ma słabych informatorów, bo Amerykanie go oszukali, zwiedli ten twój wywiad i przysłali też petardę. Faktycznie oni mają już bardziej zagęszczony skład i bardziej ograny,
a my jesteśmy w takim, no zostawmy innych. Ale wiesz, no, jak spojrzysz na nas, to może, ktoś może ze Stanów Zjednoczonych czy z Brazylii powiedzieć, no tak, ale tak, Kłos, Bieniek, Kochanowski już zagrali, Kurek gra, Janusz wejdzie dopiero ze Śliwką na ostatni, wszyscy pozostali przyjmujący już grali, czyli tak naprawdę nam brakuje dwóch ważnych zawodników. No tak, ale jak poustawianych, jak grających i w jakim załóżmy stylu, styl, no dobra, zostawmy ten styl, ale jakimi sposobami chcemy to wszystko rozbrajać i co będzie można powiedzieć o Polakach, czy my mamy cały czas dobrą zagrywkę, dobrym blokiem, czy my nie mamy dobrego pierwszego przyjęcia, ale mimo to mamy skuteczny atak i tak dalej, i tak dalej. Na razie to mamy przegląd, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest taki przegląd, mi brakuje, jeśli mam powiedzieć swoje uwagi, to tak, powiem tak, mi brakuje inwestycji w jednego, w dwóch zawodników, w których bym zainwestował. Ja nie rozumiem, po co Gajrze się kłamać kompletnie. Dla mnie jest to jakby brak inwestycji, czyli granie kimś, który jest teraz tu i teraz bardzo potrzebny, ale nie wiem, co to załatwia i komu to ma służyć. Jeśli docelowo Grzesiek jest szykowany już na Paryż, to o tyle jestem zaskoczony, że nie uważam, że to jest dobry wybór. To jest moja opinia, nic więcej. Natomiast on spełnia parę... Według mnie on jest szykowany na Paryż, to znaczy on no gra więc, dlatego, że on będzie drugim rozgrywającym. Biorąc to założenie albo tak zakładając, że tak oceniam wizję ruchy trenera na ten moment, dobrze, czyli Firleja nie zdążyliśmy zainwestować, facet się pojawił nam za rok w następnym, no zakładamy, że Grzesiek idzie dalej, Firlej odpada. To mamy z głowy Firleja, za w 2024 roku będzie miał w swoim plecaku może jeden poważny jakiś meczyk rozegrany i ze dwa jakieś tam śmieszne, bo w następnym roku będzie już liga inaczej traktowana, igrzyska są w innym terminie i nie będzie zabawy żadnych 30, tylko będzie 16 albo 18 graczy i tyle na ten temat, więc gracza na pozycji rozgrywającego mamy nieprzygotowanego na pewno w pełnej takiej tego słowa znaczeniu typu ogranie, pokazanie się w trudnych momentach, lepszej, gorszej formie i tak dalej, i tak dalej. Grześka, no ja nie wiem, kto nie zna, no, wszyscy Grześka znamy, wiemy gdzie jest, co my tu robimy, czyli chcemy grać i chcemy jeszcze w dodatku nie przegrywać, ale nic z tego nie wynika. Powtarzamy dalej ten sam układ i tu będziemy pewnie mogli przerabiać kolejne. Druga inwestycja, czy my mamy jakąś jeszcze możliwość otwarcia, bo to, że my mamy ósemkę na przyjęciu, to sobie w ogóle już nie ma co to powtarzać i zawracać głowy. Tu ma trener wybory i może sobie wybierać, ale to nie jest tak, że sobie wrzuci nagle dwóch tak, a ta drużyna cały czas będzie super chodziła, bo my wierzymy, że nasi chłopcy wszyscy doskonale grają, bo są dobrymi graczami, wypuści ich trener w dowolnym zestawieniu, oni mniej więcej wiedzą, że siatkówkę trzeba na trzy i uderzyć. No i dobra, i gramy w siatkówkę. I to wyjdzie, bo Holendrzy to bo mają jednego gracza, a drudzy to mają półtora gracza. Nie podoba mi się to, nie wiem o co chodzi, rozumiem, że nie mogliśmy grać wszystkimi, natomiast ja tu na razie ani formacji, ani sposobu grania i tak jak mówię, no o tych tulupach i o tych akslach, no to ja w ogóle nie widzę grania żadnego systemowego. Ja nie wiem, w którym kierunku idziemy. Doczytałem, czy usłyszałem ten wywiad Grbicza stamtąd, który powiedział, że ja, czy tam powiedział i to był spisany, ale raczej autoryzowany, że tak, my nie będziemy grać szybciej, bo my będziemy tak grali, bo my tak... I okej, ja to też rozumiem. Jak to przyniesie końcowy efekt? Grajmy tak, jak gramy, będziemy to kontynuować. Dojdzie pierwszy rozgrywający, dojdą zawodnicy z Aksy, bo oni z tego urlopu takiego, gdzie kadrowicze mieli od 7 do 10 dni, to już się czuli, jakby dostali w ogóle tę emeryturę, to teraz to oni miesiąc załapali. To ja powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony długością przeciągnięcia wolnego. Oby to wszystkim na dobre wyszło, dlatego uważam, że trener też nam daje poważne wywiady z poważną swoją miną, a w tle się gdzieś tam chichra, bo mówi, co wy mi tu gadacie, przecież my dobrze wiemy, że ten pierwszy etap to jest zabawa, taniec i śpiew. Ja prawdziwe zawody to mam dopiero najważniejsze tam na końcu września. I to, że to są trochę zabawa, taniec i śpiew, to jakby mnie jeszcze nie niepokoi. Natomiast niepokoi mnie to, co papa powiedział, Kubo, a propos właśnie tych pozycji, bo jasno wynika, że skoro po Piwczak... Czekaj, jeszcze nic nie powiedziałem, tylko dotknąłem rozgrywaczy. No dotknąłeś rozgrywaczy, ja sobie teraz dopowiadam inne pozycje, no bo jasne, skoro po Piwczak też nie powąchał,
A Shimura pokazał się bardzo dobrze i teraz został gdzieś tam zamknięty w boksie szkolnym w piwnicy za karę, że się spóźnił i siedzi całą lekcję teraz z plecakami, z workami i z kurtkami. No to jasny sygnał, że tak naprawdę Paweł Zatorski jest numerem 1 i 2. Skoro Firlej został też zamknięty w komórce ze sprzętem, no to też wygląda na to, że jest wyborem 3 i mamy... Czekaj, ale lepiej nie ślizgajmy się, bo ładnie to wyjdzie ci felieton, jak felieton, jedziemy. Okej, czyli na razie bawimy się w personalia, tak? Bo drużynie... No czyli według mnie pozycja libero została zamknięta, Paweł Zatorski. Pozycja rozgrywających jest zamknięta. Niezrozumiałe. Janusz Łomacz. Ja zaraz Kuba powie o rozgrywaczach, bo też na pewno coś dorzuci. A ja dorzucę szybko o libero w takim razie. Dla mnie kompletnie niezrozumiała sytuacja. To jest to samo, co jeden do jednego, co z rozgrywaczami. Przynajmniej w relacji Łomacz. Nawet powiedziałbym, zaryzykowałbym, że według mnie jest to zdecydowanie groźniejsze, bo o ile na pozycji rozgrywających zakładamy, że Janusz jest jedynką, jest lepszy od Łomacza, już ograną, jest lepszy od Łomacza, więc będziemy prawdopodobnie szli i grali coraz lepiej, o tyle na pozycji libero jest to tym bardziej niezrozumiałe, że na igrzyska nie zabierasz dwóch, czyli nie zabierasz ogranego też Łomacza, ewentualnie gdyby coś się wydarzyło, tylko w momencie, gdyby coś się wydarzyło z Pawłem, to nie masz żadnej przygotowanej dwójki, bo ani Popiwczak, który już nie jest młodym siatkarzem, ani właśnie Shimura nie są sprawdzeni i ograni na przestrzeni przynajmniej części sezonu. No więc ja tylko skończę króciutko libero i powiem tak. Znowu temat dla mnie kompletnie niezrozumiały. Kompletnie. Co do Pawła wiemy bardzo wiele. Natomiast bardzo martwi, że on jest w etapie kompletnej stagnacji i raczej zjazdu. Moim zdaniem Paweł gra cały czas bez wyrazu, bez to, że on jest ruchliwy, to, że on się lata po boisku, uśmiecha jak 19-latek, to mnie to na takie bajery to nie weźmie. Bardzo słabo broni piłkę daleką od siebie, nie broni piłek, które wjeżdżają w niego. No patrząc na innych, już nie mówię o Grebennikowie, który kaleczy przyjęcie, ale to co broni, to nawet nie, to są światne, to jest odległy świat, kosmos. Danani, Sodzi i tam inni, no zresztą ja tam głęboko w statystyki nie wierzyłem, ale myślę, że Paweł jest bardzo daleko we wszystkich statystykach i to pokazuje, że mamy problem, że Paweł nie jest dzisiaj, jego forma się trochę poprawia, jego dyspozycja się trochę poprawia, ale to nie jest ten poziom, ale pytam, dobra, jest też zdrowie, jest wiek, to gdzie jest Piwko? Piwka w ogóle nie ma, jeszcze znając psychę Piwki, który się ucieszył, że w zeszłym roku był w kadrze, a nie zawalczył, bo to już przerabialiśmy, no to w tym roku to tak jak powiedziałeś, on siedzi w magazynie na razie i przyjedzie na ostatni turniej. No Piwko tak się urobił w całym sezonie, że nie mógł wystartować i tu mi szkoda tych dwóch pozycji najbardziej. Bo z atakiem mam też problem, ale Kuba, jedź teraz ty, żeby nie wyszło, że tylko ten, jak to się mówi? Papa zły. Papa nie, zły. Papa zły, tylko ten, jak się mówi na starych, dzisiaj jest tak, mam rozum. Zgred. No zgredy to za moich czasów, teraz jeszcze jakoś, dziader są, dziader. Słyszałem, bardzo mi się to nie podoba, młodzi ludzie. Co znaczy dziader? Dawaj Kuba, jedziesz. Dwie sprawy. Przede wszystkim dajmy spokój z tą selekcją, bo tej selekcji nie ma i selekcja już z góry założona i na 14 chłopa, 12 wiemy jaki, kto będzie i już jest taki plan i taki plan wszystko ku temu zbierza, bo no bo co innego się wydarzy jak tylko to, co byliśmy przed sezonem. To zmieńmy słowo selekcja na ogranie. Czy jest ogranie? Nie ma ogrania z tego względu, że... A jeszcze druga sprawa. Jak przeczytam jeszcze jakiś wywiad, że zawodnik z kadrze gra, znaczy w sezonie gra za dużo, to my gramy najmniejsi, ci najwięcej zawodnicy grają najmniej w tym sezonie, bo kadra Włochów i kadra Amerykanów, ci co grali do samego końca już jest na boisku, a nasi liderzy jeszcze mają wakacje, więc teraz grają najmniej. Tych meczów w parach, w trójkach, w przyjęciu, na przykład w linii przyjęciu Lavia, Micheletto, no Balasto jeszcze nie ma, ale będą mieli ileś tam zagranych do Mistrzostw Europy, my będziemy mieć zagrany jeden, dwa, bo nawet nie wiem jaka będzie para, jaka będzie trójka, to mówi się o Zatorze, no Zatora ciągnie znowu za ucho, za uszy Nikola tak jak w zeszłym roku,
gadaliśmy, że to nie pasuje, że coś tutaj nie gra, że nie mamy pewności siebie w tej linii przyjęcia i to dalej tej pewności nie ma, ponieważ za chwilę przyjedzie następna para przyjmujących i znowu będziemy nowym zestawieniem grać i znowu będziemy to wałkować. Jeżeli chodzi o rozgrywających, ja w pewnym sensie rozumiem Nikolę. Nikola to jest taki trener, jakim był zawodnikiem. On nie chce grać siatkówki pod tytułem Ricardo, że nikt nie wie, co się wydarzy. On chce wszystko wiedzieć, co się wydarzy na boisku. On chce mieć wszystko pod kontrolą. Dlatego nie chce mieć Firleja. Ponieważ jeżeli chcesz mieć jedynką Firleja albo jedynką Łomacza, to możesz wybrać Firleja, bo jest ciekawsza, szybsza, taka siatkówka miła dla oka, ale jeżeli chcesz mieć dwójkę, to nie chcesz mieć Firleja, który przystanie 23-23 wystawi krótką z tyłu z 6 metra. Tylko chcesz mieć Łomacza, który trochę chyba wydaje mi się, że wbity w tą taktykę Nikoli zaczyna się trochę gubić, bo on ma grać dokładnie i on ma grać taktycznie. On ma grać nie na pojedynczy blok, tylko na lecący podwójny, na dobrej piłce, ponieważ mamy takie armaty. I czy mogę zadać pytanie teraz trochę takiego kibica laika? Czy ty myślisz, że jakbyśmy grali ważny mecz i byłoby po 24, to myślisz, że jakby trener Grbić powiedział zagraj pewniaka, nie wystawiaj z 6 metra szalonej wystawy do środkowego, tylko zagraj po prostu do kurka, to myślisz, że Firlej by tego nie zagrał? Nie, zagrałby, tylko na przykład w drugiej kontrze by zagrał dyszlem pierwsze tempo, bo to jest taki człowiek, to jest taki zawodnik. Że naprawdę nie da się według ciebie go poprosić nie, o to, żeby zagrał to w akcji chodzi, spokojnie i pewnie? To nie chodzi o to, chodzi o to, że ty masz jakąś specyfikę jako rozgrywający. Twoje szaleństwo nie pasuje Nikoli. A w szaleństwo pod tytułem, że w pierwszej akcji będę pamiętał, że mam zagrać Leona, ale już w drugiej, trzeciej, jak będzie wracała piłka kontra, nagle spod antenki coś wymyślę, bo taki ma charakter. Ale kiedy ma to nauczyć się, że w pewnych sytuacjach się nie podejmuje pewnych decyzji, jak nie grając i właśnie dostając burę od trenera? Może po igrzyskach niech się uczy, ale Nikola nie chce tego mieć na igrzyskach, chce mieć przy 24-24 Łomacza, dlatego buduje Łomacza na drugiego teraz już. I wydaje mi się, że selekcja już padła. Firleja nie weźmie na drugiego, chyba że coś by się wydarzyło na dużą imprezę, bo chce mieć poukładaną siatkówkę. Jedyny problem na dzisiaj jest taki, że Łomacz jest po prostu niedokładny i oni po prostu walczą z piłką. Skrzydłowi. I dlatego dla mnie tej selekcji już nie ma, ponieważ ma swojego Janusza, który będzie mu grał to, co chce i na dodatek jeszcze jest dokładny. A w momencie, kiedy będzie jakiś chaos, albo trzeba będzie zrobić jakąś zmianę, albo trzeba będzie, nie wiem, ratować, to nie chce zmieniać systemu, bo on tego nie lubi. Ja tak to odbieram. Ja nie mówię, że on ma rację, bo to nie chodzi o to. Ja mówię, tak, tak, ja też nie mówię, czy to jest złe, czy dobre, tylko zadaję pytania na zasadzie trochę publicystycznej. Czy uważasz, że tego się nie da poprawić? Taki ma charakter Firlej, dlatego nam się podoba w Warszawie, dlatego tylko że z drugiej strony, pamiętajcie o tym, że Firlej mógłby się podobać przez całą ligę, a w zeszłym roku z Olsztynem w końcówce w meczu z Bełchatowem trochę oszalał. I to on ma taki charakter, tacy są rozgrywający szaleni. Jeżeli chodzi o libero, ja się podpisuję. Ja nie rozumiem cały czas tego, żebyśmy trzymali i nie otwierali się na chłopaków, których mamy naprawdę fantastycznych. Ale nadal, jeżeli budujemy Pawła Zatorskiego, to on dalej nie wie, kto będzie stał po prawej i po lewej stronie. I ci, co przyjadą, dalej nie będą wiedzieli, kto ma stać po lewej i po prawej stronie, ponieważ my na dzisiaj, mi szkoda tego Bednoża, ja nie widzę Bednoża, ja nie widzę Bednoża w tej kadrze. Ja widzę, że jest ściągnięty za uszy Semeniuk, cały turniej w słabej formie. Czekaj, nie lataj Kuba po wszystkim, bo... Bo to jest właśnie chodzący chaos. Przepraszam. Wracaj do jazdy na łyżwach. Nie, kawa mocna i dlatego mnie ponosi. A to rano to jest środek nocy, a ja pobudzony. Dlatego mówię, rozgrywających... Dlatego Nikola to zrobi, ponieważ on chce mieć spokój i pewność. Jeżeli wróci Łomaczowi dokładność, bo tej dokładności nie ma, to wtedy otrzyma to, czego on oczekuje. Dlatego Firleja nie ma. Jeżeli ufa Zatorskiemu, to on będzie trzymał Zatorskiego, chociaż my tych liczb nie widzimy i ja nie jestem przekonany, że ci ludzie na przyjęciu czują się pewnie obok Zatorskiego i czy my wykorzystamy te atuty tej wolnej siatkówki, o której Wojtek mówił. My będziemy grać wolniej niż grają Japończycy. My będziemy grać wolniej niż grają Francuzi, dlatego, że mamy inne armaty na trzech skrzydłach.
i my nie będziemy grać jak Blizzard i ten Klewno będzie kiwał lewą, prawą ręką przez pół meczu, czy Ngapet będzie atakował tyłem, bo tej niedokładności przy tym szybkim graniu jest bardzo dużo. My będziemy odpalać działa, bo takie mamy argumenty i w to wchodzimy. Czyli pełna moc, może wolniej, może mniej skomplikowanie, ale przy wykorzystaniu maksymalnie swoich atutów fizycznych i po to jest właśnie Janusz, po to jest Łomacz, ale ja nie rozumiem też do końca Zatorskiego, nie latam dalej, nie piję już kawy dzisiaj. No jest taka teoria, znaczy teoria, no jest taka praktyka, którą ja na przykład bardzo lubię, bo to się z mojej perspektywy to jest taki szacunek i wiara, którą pokazuje od razu trener. Ja mam swoich pewniaków, ja wiem, że ty dzisiaj nie jesteś w formie, ja cię na kadrze i odbuduję, ja poczekam na ciebie, ja wierzę w ciebie, ty jesteś dalej dobrym zawodnikiem, ale załóżmy, masz jakiś tam gorszy okres i na przykład być może w takim etapie jest Paweł Zatorski i on na to wszystko ma czas jeszcze i tu nie trzeba by się wcale śpieszyć. No ale nie mamy sprawdzonego drugiego. Chłopaka, tak, bo wejdę ci tylko w słowo. Jakby w zeszłym sezonie to wypaliło, Paweł w najwyższej formie był w czasie najważniejszej imprezy, w swojej najwyższej formie był w czasie najważniejszej imprezy, czyli w czasie mistrzostw. Możemy trochę zaryzykować, że Piwko w zeszłym sezonie trochę się spalił kadrowo. Tylko że różnica jest taka, że A, do igrzysk mamy dwa pełne sezony, czyli ten i przyszły, i B, że na igrzyska zabieramy jednego zawodnika, a nie dwóch, tak jak na Mistrzostwa Świata w zeszłym sezonie. I gdyby, jeszcze raz, odpukać, coś się wydarzyło, to o ile na rozegraniu mamy zbudowaną alternatywę w postaci, możecie się zgadzać albo nie, ale Łomacza. Ale jest jakiś pomysł. Ale okay. Jest pomysł, o tyle tutaj jakby nie ma tego pomysłu. I to jest chyba najbardziej ciekawe. No i to jest właśnie ta strata, o której ja mówię, bo my się nie dowiemy, a w praniu się będzie bardzo ciężko dowiedzieć nagle, jak zareaguje na wszystko po Piwczak, bo to jest zawodnik już doświadczony, ograny, z jakimiś klubowymi wynikami bardzo pozytywnymi, natomiast niewybitnymi jeszcze, najwybitniejszymi. I my nie wiemy, co się stanie w tej koszulce biało-czerwonej. No i dobrze wiemy, że te koszulki ważą, bo mogę tylko wrócić krótką uwagą, że nikt mi nie powie, że na Mistrzostwach Świata w Polsce Janusz się nie zesrał. Zesrał się i miał bardzo ciężki turniej. Był najbardziej zdenerwowanym, nie był sobą, bo to trzeba przeżyć. I to są właśnie te kłopoty. Ale Papo zdobył wicemistrzostwo świata. Tak jest. No nie, wszystko jest w porządku, ale miał mecze, w którym było widać, że nie był sobą z Zaksy, tylko był kadrowiczem, na którym waży bardzo wiele. I to jest, ja nie oceniam, broń Boże, całego turnieju czy całego występu, żeby mnie tak został zrozumiany. Tylko widać powagę czy rangę wydarzenia czy tej imprezy, która może pokazać przytłoczenie i niepewność siebie. I to przez to trzeba przejść. Janusz przeszedł, jest w innym miejscu, zdobył dwukrotnie mistrzostwo klubowe Europy i wiadomo, że on już jest dzisiaj na innym etapie. Dobrze, dlatego tak, rozgrywacze możemy zostawić, może nam się to podobać, może to nam się nie podobać, ale jakiś, załóżmy, plan jest z pozycji Firleja i jego otoczenia, pewnie im się bardzo to nie podoba, ale takie są decyzje. Natomiast przy Libero, no czym my ryzykowaliśmy, że my zagramy więcej, damy po Piwczaka i cały sezon przejdzie, że co, że Paweł straci wiarę w siebie, że nagle powołanie po Piwczaka to znowu co, syndrom Fabiana pod Januszem, bo Janusz jest dobry, ale mentalnie może go przycisnąć druga, wcześniejsza jedynka, bo coś tam nie gra. Nie sprawdziłem, nie wiem, ale on się będzie źle czuł. To teraz pod Pawła też nie wolno nikogo wziąć, bo który mu tam gdzieś po piętach obetrze, czy będzie rywalizował z nim, bo się Paweł źle poczuje. To są wszyscy z tej grupy Grbica, to są co, ministranci, którym nie można nic powiedzieć, bo się popłaczą. Tego nie rozumiem. To jest dla mnie strata dla Popiwczaka w tym momencie. A to, że na igrzyska pojedzie jeden libero, to jest jeszcze bardziej groźne. To co, z założenia wyślemy, a jak Paweł będzie miał schodzącą już w swojej karierze i będzie nam zjeżdżał w dół, to co zrobimy? Wtedy obudzimy Popiwczaka albo nagle uwierzymy, że Szymura przeskoczy, nie wiem, cztery etapy takiego doświadczenia siatkarskiego w pół sezonu?
No więc tutaj uważam, że jest taki niepokojący temat. A to, że Paweł raz gra lepiej, raz gorzej, taka jest dzisiaj forma. Ja nie idę w jego kierunku krytyki, tylko widzę, jak mniej więcej gra, a nie widzę tego, który mógłby ewentualnie zagrać. Może i podobnie, może i tak, ale chodzi nam o bardziej o granie niż o tak. Selekcję tak. Czy wybór jedynki. Ale popatrz, dobra, a teraz nie, przyjmujący. No jeszcze ale jedno zdanie. Po pierwszym turnieju, jakbyśmy zamiast koszulki Hawrylukowi nałożyli Grybelnikow, to byśmy piali z zachwytu i byśmy mieli libero bo to jest Szymura. Szymurze, przepraszam. Hawryluk się spalił, ale Szymura. Szymura, jakbyśmy tylko nie, on się nie nazywał Szymura i nie miał 22 lat, tylko miałby 32, a zagrał tak samo. Mówię o tym turnieju. Zagrał genialny turniej, wprowadzony do kadry i dostał teraz kopa typu po piwczach z zeszłego roku, bo już nie ma wejścia na boisko, bo już teraz nie wszedł ani razu. Świetny turniej, świetny zawodnik, ale tyle. Dobra, to teraz przyjmujący, bo zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród przyjmujących, to znaczy jakby tutaj ta selekcja właśnie przebiega bardzo szeroko i ogranie przebiega no, szeroko na tyle, na ile możemy, czyli każdy dostaje w miarę dużo przestrzeni na tyle, na ile można przy tej liczbie przyjmujących na poziomie i jakby każdy jest w tej selekcji, wydaje się w miarę blisko. Prawdopodobnie ja tak czytam, że Śliwka, Semeniuk będą chyba mieli swoje miejsce, natomiast już pozycja 3-4 albo przynajmniej 3-4 przyjmujący, bo nie wiem, czy to też tak będzie względem hierarchii, już jest zagadką. I jak to na przykład zderzyć z reprezentacją Włoch i Francji, tak? Bo na przykład Francuzi mają w tej chwili grają Clevenot i Tilly, na trybunach sobie Oliwki je Ngapé, Włosi mają Lawie, Micheletto, w zasadzie z góry zdefiniowaną jedynkę, dwójkę i grają twardo i grają od początku w zasadzie z takim celem, no ale też mają swoje problemy, tak? Włosi mają w tej chwili już 3 porażki i grając tym najmocniejszym składem w tym ostatnim turnieju przegrali jednak z Polską, co może ich boleć też biorąc pod uwagę, jak my zagraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi, a Francuzi, którzy też mieszali w pierwszym turnieju, a teraz grali u siebie przy pełnych trybunach, w najmocniejszym składzie, przegrali jednak z Argentyną i przegrali z Brazylią, więc też można powiedzieć, że ta selekcja u nich czy ogrywanie przebiega inną drogą niż u nas, a przynosi rezultaty też nie najlepsze, więc teraz z jednej strony jak pod względem rezultatów, a jak pod względem właśnie tego ogrywania i szykowania czwórki przyjmujących oceniacie? No bo jak rozszerzymy rozmowę o inne reprezentacje, no to robi nam się program na 6 godzin. Ale krótko można powiedzieć tak, że niektórzy nie mając grają szerzej lub zmiennie, a niektórzy nie mając grają od razu wąskim. Mecz z Włochami. Lawia do zmiany. Lubię tego gracza, myślę, że będzie jednym z najlepszych graczy na lata na tej pozycji, bardzo wartościowym, ale grał pełny piach. I kogo oni mają? Mają dwóch kurdupli, Botolo i... Rinaldi. No, Rinaldi to jeszcze chyba się gdzieś tam może na dystansie wpisać w jakąś tam przyszłość. No ale generalnie nie mają 8, czy tam 7, czy 5. Oni już za trzecim się rozglądają, takim, żeby wszedł i bardzo mocno pomógł, a czwarty to tak trochę, no zobaczymy, nie jest to na pewno żaden pewniak. I dlatego bym tak proponował, albo mówimy inne reprezentacje z naszej perspektywy i jak oni sobie tam dłubią, bo każdy z nich sobie dłubie z jakiegoś powodu. A my mamy taki moment, w którym mógłbym być tak, albo złośliwy, albo bardzo miły i mogę powiedzieć tak, albo trener ma wybrańców i pupilków, bo ich ma i będzie miał i każdy ten reprezentacji tak miał i będzie tak miał, bo musi na nich postawić, oni muszą wierzyć w niego, on wierzy w nich i trafi i u nas akurat tarcza jest duża, trafimy na pewno, tylko żeby w dobrym momencie, żeby nie popsuć właśnie może atmosfery i tutaj akurat my nad myśleniem, nad potencjałem zawodniczym nie musimy, natomiast jak oni będą się zachowywać. Przez pierwszą fazę nie tyle co się wystraszyłem, co zacząłem się troszkę patrzeć na Tomka Fornala, czy on przypadkiem aby nie jest śladem zeszłego roku szykowany na takiego zadaniowca.
trochę mi zaburzyła ta teoria, jako że ten turniej dalej jest taki, był szeroki i te zmiany latały szeroko, bo tak mi się zaczęło wydawać, że będąc posyłany do boju na całe dystanse, abstrahując od tego, jak grał, ile on tak samo, że Tomek będzie znowu tym zadaniowcem. To wcale nie zmienia faktu, że dalej nic nie wiem w tym temacie, gdzie jest Tomek. Tomek znowu nie odpalił po swojemu w ataku. Plasiki, kiweczki, asekuracja, nie popełnianie błędów. Rewelacja w defensywie. Forma chyba jeszcze nie taka, żeby na zagrywce tam pozamiatał ostro, ale to nie był Tomek ofensywny. Dopiero potem, jak trochę się zaczęło, albo bardzo dobrze było na boisku, albo było desperacko źle, no to tam otworzył się z atakiem. Więc przy każdym zawodniku można znaleźć ślady. Słyszę o tym, że Grbicz ich obserwuje przy śniadaniu, przy kolacji, w autobusie, w konflikcie, w radości. Wiecie co? Ble, ble, ble. Siatkarsko my wszystko mniej więcej wiemy. Ci chłopcy to nie są harcerzyki, którzy wpadli tu na wycieczkę i jedziemy na pierwszą kolonię, a pani nie wie, czy oni się zgubią z tej smyczy, z którą trzeba z nimi iść i muszą mieć czapeczki założone takie same. To jest cholernie ciężki wybór. Kuba potrenował, ja trochę potrenowałem, coś tam odbijaliśmy. Ja nigdy tylu chłopaków tak dobrych przy sobie nie miałem, żebym się zadrapał w głowę. Kurczę, co tu pójść? No i to jest robota Lagrbicza. No bo jest różnica, czy wyjdziemy na przykład na najważniejsze mecze paru Śliwka-Fornal, czy wyjdziemy parą Bednosz-Leon, czy wyjdziemy parą, nie wiem, Śliwka-Szalpuk, no żeby uzupełnić. Jest bardziej Lepinio pytanie, jak oni będą grać, bo jeśli Fornal będzie grał w szóstce, to nie może grać tak miękko w ataku. Ale nie wiesz, to są zupełnie inny styl gry, zupełnie inną drużynę obudujesz wokół Bednoża i Leona i no inaczej właśnie będziesz grał, a zupełnie inną drużynę potrzebujesz wokół Śliwki i Fornala. A no właśnie, jeśli my coś założymy dzisiaj, cokolwiek byśmy założyli, że na przykład Śliwka jest jego po prostu mentalnym konstrukcją, od której Śliwka będzie wsadzony z założenia do pierwszej szóstki, to Tomka już w szóstce nie ma w tym układzie. W tym układzie ja nie widzę już Tomka w szóstce, bo Tomek jest jeszcze lepszym obrońcą od Śliwki, jest bardzo solidnym graczem w defensywie, w zagrywce i może być bardzo mocny w ataku, ale on musi o tym się dowiedzieć. Poza tym, no dobrze wiemy, wchodzę tu już bardziej w taką technikalia, jednak dwójka a piątka to jest różnica dla tych przyjmujących. I teraz to wszystko poukładać, więc Leon w momentach kłopotu, w tym momencie pokazał się znowu fajny, stary, dobry Leon. Stary, młody Leon. Spalnięciem trzeba było wybijać, napierdzielał tego. Jak było tak cieplutko, jakieś placy, jakieś kiwki, średnie pomysły. To, że on będzie rozwiązał nam mecz z Holandią i z Włochami po części, ale już na przykład ze Stanami to był ten Leon in minus. No właśnie. Z Amerykanami. My wiemy mniej więcej, jak ci zawodnicy grają, jakie mają potencjały i to jest pytanie, jak oni mają w tej kadrze grać, więc to jest tak, nie zazdroszczę i zazdroszczę Grbiczowi możliwości działania albo przygotowania, no moim zdaniem wersji A, wersji B, to nie byłoby źle. Kubo, przyjmujący. No popatrzcie teraz, jakim, czy wrócamy tego potencjału. My Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Igrzyska Olimpijskie moglibyśmy wygrać z parą Fornal-Bednosz, bez Leona w 12. Moglibyśmy wygrać z parą Śliwka-Leon, moglibyśmy wygrać w zestawienie, możemy sobie zrobić tutaj ileś zestawień, tylko my musimy też na kogoś w końcu postawić. Bo takie szarpanie się i takie niedopowiedzenia czy nieustawienie pewnych zasad i struktury zespołu, to nam nigdy nie pomoże. To już musi być wiadomo na ileś miesięcy do przodu i to chyba jest wiadomo. I teraz my się znowu udajemy, tak z Witalem było, że Wital mówi, że on robi selekcję, a jest prawda taka, że wiedziałeś o tym, że taka dwunastka pójdzie na Igrzyskach czy na Mistrzostwach Świata będzie 13-14, byłeś pewny i tak samo będzie z Nikolą. Ale wiesz co, różnica jest taka, że według mnie u Witala też siatkarze wiedzieli, że jadą na Igrzyska, może z jedną, dwoma zagadkami, a tutaj o ile my czytamy, że jest jedna, dwie zagadki, o tyle ja nie wiem, czy ci siatkarze wiedzą, że pojadą. Ja nie wiem, czy oprócz Śliwki pozostali myślą, że pojadą na kwalifikacje. Może być tak, że i to jeszcze jest gorzej. I to jeszcze gorzej, bo teraz jeżeli chcesz wycisnąć z Bednoża czy z Fornala, czy z Leona, z każdego z tych chłopaków Maxa, to on musi wiedzieć, że gra, bo to jest ta właśnie różnica. W swoich klubach Bednosz jest najlepszym zawodnikiem, jeżeli w Zaksie wie, co ma robić i w Zaksie jest pewniakiem. I on pokaże, że jest pewniakiem. Fornal to zrobi w klubie, Leon to robił kiedyś.
ale Leon też teraz ciągnięty trochę za uszy, bo widać było, tu wchodzę z Fornalem, tu wchodzę z Bednożem, ale mimo wszystko jest Leon jednak w tej szóstce ciągnięty. Czy na miejscu Leona, jeżeli byłby tyle samo zagrał Bednoż, to też w końcu by trafił ten mecz, bo my mówimy tak, jednego nie trafiasz, mówimy dobrze o Szarpułku przez pierwszą część, nie trafiasz jednego meczu, to już zapominamy o Szarpułku. Zapominamy o Bednożu po jednym nieudanym meczu, więc Nikola ciągnie tych chłopaków. Musi postawić na konkretną czwórkę, ale też wiemy o tym, że nigdy nie zostawi Śliwki z Semeniukiem. Bo to jest taka, no tak, czy tam nawet Semeniuk, chociaż, no ale Śliwki na pewno. Śliwkę z Semeniukiem nie zostawi? Dlaczego? Nie zostawi w sensie samych, w tym sensie. Nie zostawi, nie zestawi, tylko zostawi. Nie zostawi. Okay. Okay. Nie zostawi ich w Polsce, zabierze ich ze sobą. A, okej, okej. Okay, okay. Zostaną te dwa miejsca. I to jest to przekleństwo tej kadry, bo wracając tak szybciutko do tych wszystkich kadr, to wiadomo, że Dzeszki będzie drugim, wiadomo, jak wyjdzie Japonia, wiadomo, jak wyjdzie Brazylia, wiadomo, jak wyjdzie Francja, a wszystko i każdy z tych chłopaków wie... No, z Francją to uwaga. No, nie wiem, czy Ngapę w tej chwili to jest tak w stanie wskoczyć od razu do szóstki. Jak schudnie i jak będzie wiedział, że jak będzie wrócił na tą formę, wiadomo, że to będą igrzyska we Francji, a on się spina na te duże mecze. On będzie tam się, prawdopodobnie, ja jestem ciekawy jego sezonu w Turcji. Tam będzie kebabik, tam będzie party, tam będzie zabawa i tam będzie pstrykanko przez pół sezonu, ale na igrzyska to będzie facet, który gra u siebie. Dlatego na dzisiaj ja nie dostałem żadnej odpowiedzi, jeśli chodzi o przyjęcie zagrywki. Ja tylko mogę się przypuszczać i możemy wrócić do prawdy siatki sprzed 2 miesięcy, czyli jesteśmy, jeżeli chodzi o linię przyjęcia, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, kiedy byliśmy przed pierwszym meczem. Znaczy możemy skreślać. To jest brutalne, co powiem, ale albo się bawimy w prawdę siatki, albo nie. Jeśli będzie inaczej, to po prostu powiem, że się pomyliłem. No to słucham, jak Kolek, według was wygląda szykowana... Nie ma tematu już Polka, nie ma tematu Szalpuka, który bardzo fajnie się wpisał i bardzo mi go jest w jakiś sposób żal, ale trochę... Ma duży plus ten sezon. Bardzo, bardzo. Artur jest tak. Natomiast zastanawiamy się, ja nawet to, co mówiłem w ostatniej prawdzie, kosztem tego, że turniej nawet finałowy jest trzymeczowy, oby, tak jak powiedziałeś Lepinio, bo tam ze sobą trochę pisaliśmy, oby nie był jednomeczowy, to są te najgorsze wróżby, ale jak będzie trzymeczowy, to nam nie jest potrzebnych 4 środkowych. Weźmiemy 5 przyjmujących, tylko faktycznie tych grzybów w ten barsz nie ma jak usadzić. Ja nie umiem dzisiaj, powiem szczerze, odpowiedzieć, bo jeśli my sobie każdego wizualizację zrobimy, najlepszego Semena, najlepszego Leona, najlepszego Bednoża, najlepszego Fornala, to masz mętlik we łbie. Nie dasz rady tego poustawiać. Mi się trochę przypominają czasy takiej potężnej rywalizacji, gdzie wy byliście młodsi, może tego nie pamiętacie, ale taki sam był Rybaczewski, Karbasz i Wagner, a Bosek był nie do zdjęcia. Dla mnie Bosek to jest Śliwka, a teraz mamy 2 przylepionych do niego. Była inna zagrywka, były inne czasy, wszystko rozumiem, ale było takie coś, wyczuć moment, którym albo przeciwnika, z którym ma ci zagrać jeden albo drugi, bo różnicy między tymi graczami na poziomie jakości, efektywności gry, tego co mogą dać, no jest bardzo ciężko znaleźć. Każdy z nich ma, raz, że poruszamy się na levelu bardzo wysokim stopniu jakości, to jeszcze weź to wszystko połącz i żeby to zagrało, ale ja się skupię na tym, co powiedział Kuba. Musisz jednak się na coś zdecydować i dać pewność. To nie znaczy, że jak poleci na przykład Fornal, Tomek, dzisiaj na ławkę rezerwowych i będzie tym, który będzie wchodził zadaniowo, to on do tej roli musi jakby się przyzwyczaić, a jeśli mu wejdzie mecz, to wyczucie trenera pozwoli go zostawić na dłużej, a Śliwka, czy Bednoż zmieniony, czy Leon nie złapią much w nosie i stracą pewność siebie. Nie, w tym meczu Tomek nam pomógł, zagrał nam fula, ale od następnego meczu znowu wychodzimy w pierwszych szóstkach, bo tak przeważnie działają duże reprezentacje. Zdarza się rzadko, żeby jeden zawodnik pójdzie. Prawda? No i ja nie wiem, jak tam Kuba się do tego odniesie, ale mi się wydaje, że bez tego tematu zaufania, na tym się można pośliznąć, na tym można się pomylić, ale tu w tym temacie na poziomie przyjmujących właściwie nie można popełnić błędu. No to jak według ciebie będzie wyglądała czwórka przyjmujących? No, cały mój wywód zmierzał do tego, że dalej nie wiem.
Ale, aha, ale nie od ciebie chodzi, tylko o Grbicia. Nie wiesz, jaką czwórkę wybierzesz. Nie, no dwóch skreśliłem, bo uważam, że po prostu to się musi skończyć ten temat. Jeśli ten rok potraktujemy, powiedzmy na 50% tej selekcji, czy jak ją zwał, tak ją zwał, i oceniamy na razie, choć ja bardzo chciałbym mieć złoty medal Mistrzostw Europy, wygraną ligę na koncie, ale jak będą medale, to też będzie fajnie. No i absolutnie kwalifikacje, no więc my mamy obowiązane swoje cele sportowe, a po drodze imprezy, które mogą dać piękne historyczne wyniki, więc połączmy to, połączmy, wykorzystajmy. No na tej pozycji ja nie widzę żadnych zagrożeń, a kogo wybierze Nikola, no to już jest jego decyzja. A jesteś w stanie, Kuba, ty odgadnąć, jaką czwórkę tak by dzisiaj wybrał? Słucham. Znaczy ja jestem pewny, jeżeli ja wybiorę dobrze, tylko że może Nikola się pomylić. No tak to działa, no po prostu działa. Ja dobrze stawiam. Dlatego nie było i nie będzie nigdy tematu u Nikoli Kwolka. Nawet dobry turniej Szalpuka nic nie zmieni. Bednosz będzie robił znowu to, co za Witala, czyli sprawdzimy cię, żeby wszyscy świetlili, że cię sprawdzamy, ale i tak cię odpalę z tego względu, że muszę mieć miejsce dla Semeniuka, dla Śliwki, dla Leona i dla Fornala. To jest czwórka, która moim zdaniem pojedzie i będziemy znowu, i znowu im szkoda Bednoża, bo Bednosz, jakbyśmy zamienili go 1-1 z Leonem, to ta kadra też mogłaby wygrać Mistrzostwo Olimpijskie, tylko że Nikola Leona już nie zostawi. A to dla mnie są potencjalnie bardzo zbliżeni zawodnicy, ale i to samo miejsce, tylko że Bednosz jeszcze z lepszym przyjęciem od Leona, tylko że Bednosz, który wie o tym, że jest jedynką na ofensywnym przyjęciu. A Bednosz, który jest trzeci, czwarty, może nie być Bednożem, którego oczekujemy wszyscy i oczekujemy do grania, więc on sobie wybierze Fornala, którego jest pewniakiem na dwójce i weźmie sobie tą czwórkę, czyli Śliwka, Semeniuk, Fornal i Leon. Chyba że coś by się działo z Semeniukiem teraz, zobaczymy jak pojadą dalej, ale coś by się tam działo, to w tym momencie Bednosz. Dla mnie Bednosz chyba jest odpalony i tu mamy ciekawostkę taką, że później jak przegramy coś, to Nikola po głowie dostanie za te decyzje, nie za żadne inne, bo wiadomo, że będzie Bieniek, że Kochanowski i tu kwestia Huber czy Skłos. Co będzie sobie potrzebował. Huber bardzo dobre wejście, ale wiadomo na co stać Kłosa, jeżeli mówimy o trzech środkowych. Dostanie po głowie za decyzję o libero, czyli za całej linii przyjęcia, czy inaczej się buduje całą siatkówkę. Mamy linię przyjęcia, którą mógłbyś zmienić, zagrać zupełnie inną i wygrać mistrzostwa Igrzyska Olimpijskie. Zupełnie inną trójką w przyjęciu. A to jest baza twojego grania. Więc ja mówię tak, to jest ta czwórka, którą Nikola bierze. On ma swojego generała Śliwkę, który jest jego generałem i on jest, co by się nie działo, jest pułkownik Semeniuk. No i też Leon, wiadomo, że Leon jest w stanie wygrać sam mecze, ale Leon to jest tak, na razie to jest chimeryczny zawodnik. To jest zawodnik, który nie jest regularny, ale no, poczekamy na tą regularność. Ja nie mówię, że on musi być teraz, ale tak samo jest Bednosz nieregularny. Decyzje moim zdaniem zapadły. Dziękuję bardzo, kawy nie piję. No ja dobra, jeszcze po Semeniuku, bo nie wiem, czy wyłapaliście taki wywiad, bo gdzieś tam Nikola daje te wywiady takie trochę dłuższe, zresztą on lubi mówić. Jeśli one są autoryzowane, najlepiej, gdy one są nagrywane. To powiem tak, że on powiedział o Semeniuku, on bardzo fajnie zdiagnozował Semeniuka. Semeniuk w tym wywiadzie, to trzeba przeczytać jakby słowo do słowa, bo ja tego nie jestem w stanie ani zacytować, ani nawet tak wiernie jakoś powtórzyć, ale on mniej więcej zdiagnozował Semeniuka, że Semeniuk zatracił wszystkie swoje walory i sposoby, którymi grał, nie przynosiły rezultatu i zaczynał coś zmieniać, a to kompletnie już nie działa w jego wykonaniu, więc musi wrócić do tego wzorca, który wykonywał wcześniej, ponieważ ta droga okazała się zła. I to jest takie pokazanie, że Semeniuk jest na ten moment bardzo pogubiony. Nie jest graczem z powrotem pewnym siebie. A jeszcze dodał jedną rzecz, że a może to już nie wiem, czy ktoś co pytał, słusznie w pytaniu zawarł, że no, Kamil bez wsparcia trenera, zresztą jego wywiady w stosunku do Anastasiego, czyli brak podparcia od trenera i wiary we mnie powoduje, że on jest pół zawodnika. On nie może być. Ja nie wiem, czy Kamil Semeniuk się nadaje na rezerwę. Nie umiem tego. Nadaje się, natomiast w momencie, kiedy Kamil Semeniuk jest w bardzo mocnym treningu,
i jest jakby z pełnym zaufaniem, że okej, dzisiaj siadasz na ławce, natomiast ty jesteś bardzo ważnym zawodnikiem. Natomiast on, jakby czytałem te jego wywiady do trenera Anastaziego, miał zarzut A, o brak dobrych treningów i B, o brak prowadzenia zawodników. O brak treningów związanych troszkę z inną, powiedzmy, kulturą gry, tak? Czy rozwiązywaniem pewnych działań na boisku i reakcji trenera, że jak nie mocno, to już jest źle. No tak, okej, dlatego mówię, tu się kończąc jakby ten temat, bo to można go zagadać oczywiście, ten temat przyjmujących, tak jak Kuba powiedział, ja się z nim zgadzam, ja też nie wiem, nic nie wiem dalej, ponieważ mamy taką grupę zawodników, gdzie decyzje trenerów właściwie przed imprezą będzie każda z nich dobra. Dopiero po imprezie będzie, czy to się uda, czy nie. I jakby się bardzo uparł i na pierwszą część sezonu posłał nam Fornala z Bednożem, i to my Ligę możemy Narodów ograć i Mistrzostwo Europy zdobyć. Czy tam po lidze, po finale Ligi Narodów wygrywanej, on stawia Leona ze Śliwką i my wygrywamy Mistrzostwo Europy. I tak może być. Albo nie wygrywamy, bo zawsze jest wersja, że też nie wygrywamy, ale masz jedną parę, która wygrywa i potem mówisz tak, a teraz ja mówię, że ci dwaj są też równie dobrzy i wygramy. No i może nie Nikola, ale my sobie chyba jesteśmy w stanie to wyobrazić i wielu kibiców, że na pewno ci zawodnicy, każdy z nich mógłby pokazać coś, co już nieraz pokazali, a grając w kadrze mogliby zrobić wynik niesamowity. Więc tutaj to myślę, że mamy ogromny ból głowy, tylko że to tabletka jest chyba trudna do znalezienia, bo będzie bolało do końca. No dobra, to no. Mówimy o tym, że wymieniamy Grbicza, bo po przegranej ze Stanami, a że Lozano, że Castellani, że Vital wraca. Czy Mendeza powinniśmy wziąć, brać, bo przecież Mendez jeszcze był kandydatem. Każdy z tych trenerów na dzisiaj nie wziąłby Semeniuka. Nie wiem, czy by nie wziął. W sensie do czwórki, na dużą imprezę, nie do szerokiej kadry. A dlaczego by nie wziął? No z tą formą jest czterech lepszych od niego. No ale to jak z tą formą? No z tą formą to Gianelli by nie miał prawa być rozgrywającym reprezentacji Włoch, bo jest po katastrofalnym sezonie w Perugii. No przecież wiesz dobrze, że sezon reprezentacyjny nie bazuje na formie klubowej. A masz pięciu Gianellich na takim poziomie, żeby tego Gianelliego wyrzucić? Czy masz Gianelliego z Bertoliego i później masz Poro? No ale z Bertoli opierdzielił całą ligę włoską. Dlaczego miałbyś nie postawić na niego? Ale jakbyś postawił dzisiaj na Bertolo, to on by grał i by być może Włosi zdobyli wszystko. No więc o to mi chodzi. No więc jakby nie stawiasz na podstawie sezonu ligowego. Ale ja mówię o konkurencji, jaką masz na dzisiaj. Gianelli jakby miał czterech innych rozgrywających na tym poziomie, to ten Gianelli z Perugii nie wchodzi do kadry. Bo ale jest ten młody z U21. Porro, ale dajmy spokój. Bierzesz nas Bertolego i stawiasz na Porro. No to daj spokój. To jest wybór na zasadzie Janusz z Firlejem. No. Daj spokój. Porro to jest fajny chłopak, ale to jest dobrze, że tym Mediolanie zagrał. Ale my mówimy o na duże bramki graniu. No na duże bramki grałby z Bertoli. No to jest Bertoli, no to, ale stawiasz masz dwóch, a ja mówię o czterech czy pięciu lepszych skrzydłowych na dzisiaj. Ja nie mówię o suficie, o potencjale, o możliwościach grania, tylko na dzisiaj masz lepszych zawodników niż Semeniuk na przyjęciu. Na no dzisiaj. To nie znaczy, żeby nie wzięli do czwórki Semeniuka, no bo błagam, masz pół roku do odbudowania Semeniuka. Chłopaki, ustalmy jedną rzecz. Dobrze wiemy, cały czas to powtarzam. Za dużo soli zjedliśmy z tej beki, żeby nie wiedzieć, że jeśli są kadrowicze i są na jakimś poziomie, to nawet sezon ligowy, jaki jest, jaki bywa, gdy jest kontynuacja pracy trenerskiej, mówię selekcjonera, to on ma swoich ludzi i on im wierzy, że na kadrę wracają. I to jest ten system. Tak samo działał Heinen, tak samo działał wcześniej, każdy z trenerów możemy przerobić, mogę się cofnąć trenera i Wagnera i Skiby i po kolei wymieniać następnych. Każdy wierzył, że nawet cieńszy sezon czy pół sezonu słabszego dalej powołuje swojego kadrowicza. Owszem, on w pewnym momencie może wylecieć mi z pierwszej szóstki, on może stać się mniej jakby ważnym ogniwem mojej drużyny. Albo go usuwam, bo zaczyna mi szemrać. Obojętnie. Różnie życie pokazywało. Ale to będzie się działo. I to jest właśnie to, co zawodnicy też uwielbiają i nie uwielbiają tego momentu, w którym się nagle trzeba pożegnać, bo nagle jakiś, zwłaszcza twój trener ci mówi, wiesz co, przykro mi ci to powiedzieć, ale jest, no, wypada z zabawy. Ale doszliśmy do takiego chyba poziomu, że profesjonalizmu, że chyba możemy rozmawiać uczciwie, ale twardo. No więc
Ja się zgadzam z Kubą. Jeśli by tylko decydowało o tym tu i dziś i teraz, to przy tym bogactwie na tej pozycji Kamil Semeniuk się w tym momencie nie pokazał. To Artur Szalpuk był lepszy. Ale nigdy nie decyduje tu i teraz. Ale to, oczywiście, no więc dlatego nie umiem tak postawić jednoznacznie jak Kuba, że załóżmy, będą ci, a to on będzie się. Pozostawiam, tak jak mówię, otwarte 5 miejsc, ponieważ tu mamy takie bogactwo, że nawet nie mamy co sobie specjalnie głowy zawracać. Czasami coś życie rozwiąże, bo się przyplącze jakaś choroba, kontuzja. Zobaczymy, jak będzie. Trochę nie wiem, gdzie jest pozycja Leona, szczerze powiem. On ma troszkę, ja nie wiem, jak u niego jest z integracją z grupą, ja trochę mi się w zeszły rok, ja nie wiem, czy to wszystko się będzie kładło, ja nie chcę być tutaj jakiś pudelkowy, czy tam taki bardziej taki szukać jakichś głupawek. Nie wiem, gdzie jest Leon. Trochę w tym temacie nie wiem, gdzie jest Leon. Ja nie wiem, jak to wygląda, jaka jest ocena Grbicza. Sportowo wydaje mi się, że temat jest absolutnie bardzo mocno otwarty. No to dobra, to teraz już, żeby zamknąć temat panów. Widzimy rozkład jazdy na Pasay City, a więc na Filipinach będziemy grali. Czekaj, o środkowych żeśmy olali? No, ale jaką selekcję widzisz? Według mnie tam są pewniaki. Bieniek i Kochanowski do szóstki. O rezerwę walczą Kłos z Huberem. No tutaj chyba nie ma wielkiej filozofii. No to ja następną dorzucę cegiełkę, żeby nie było tak miło. Nie rozumiem kompletnie, po co jest tam Karol. To tak jak z Zatorskim i tak jak z Łomaczem. Znaczy z Zatorskim, przepraszam, nie. Zatorski nie powinien grać, powinien grać to inny. A Łomacz też nie powinien grać, bo wiemy, kim jest, więc powinien grać albo Firlej w Maxa, albo wcześniej Janusz wracać, nie wiem. Ale na pewno ten układ. Natomiast tutaj dobry Karol w formie Karol jest Karol Kłos. Ma to napisane na czole od tam gdzieś 8 lat. Huber i Huber. Cały czas w opór. Choćby skały srały, no. No ale jak Huber nie na razie jest taki piękny, na razie Huber wyleciał z szóstki z Aksy i nie zagrał sezonu ligowego, więc idąc tak waszym tropem, że liczy się tu i teraz, to trener Grbić nie wie, w jakiej formie będzie Huber w tym sezonie i w następnym po ciężkiej kontuzji, więc inwestuje w czterech środkowych. No i tu według mnie jest niekonsekwencja Grbicia, bo tu robi to, czego byśmy chcieli po pozycji libero i po pozycji rozgrywających. Czyli tutaj sobie ogrywa jednego rezerwowego, mając trójkę pewniaków, a na pozycji libero już tego nie robi. No nie bierzcie wszystkich moich słów, tak pokazuję specjalnie, trochę przekoloryzowuję albo tak mocniej mówię o jakiejś... To nie, że Karola Kłosa nie ma być w kadrze, tylko ilość inwestycji w granie, samo w granie, nie powinno polegać, znaczy powinno polegać w tym momencie akurat na wykorzystaniu tego, że jest miejsce i czas do grania, bo na ten moment Huber ani piękny, ani ładny, ani najlepszy, ale on ma taki potencjał i takie możliwości, a wiemy, że ma zaległości. Do Karola to jest tylko pytanie zdrowie i nic więcej, a umiejętności umiemy ocenić 10 na 10, bo nic nowego u Karola i nic starego nie wykwitnie. Bieniu to samo, no więc rozmawiam w tym kontekście, wykorzystywanie tego czasu, bo Nikola teraz powiedział, że od tego momentu koniec eksperymentów, tak? To nie chodzi o koniec eksperymentów, tylko on już wchodzi w fazę tego turnieju taką, że no, chcemy grać jakby najlepiej i to nie ma być sztuka dla sztuki ta Liga Narodów, tylko ona ma do czegoś nas doprowadzić, no, do naszego finału i do kolejnych wydarzeń tegorocznych, więc przy tej pozycji też miałem tą uwagę, że uważam, że Hubera trzeba też, żeby on zagrał nawet finał Ligi Narodów kosztem Karola Kłosa chociażby. No to ja mam, Kubo, w takim razie zdecydowanie ciekawsze zagadnienie, jak już Papa chce dokończyć selekcję czy też ogrywanie na pozycjach, bo pozycja atakującego jest według mnie jeszcze ciekawsza niż środkowych, o ile na pozycji środkowych mamy dwóch zawodników w formie, czyli Bieniek, Kochanowski. Ciekawsza, bo uboższa. No właśnie, i mamy rezerwę, o tyle tutaj jesteśmy w trochę uboższej sytuacji i tutaj znowu jakby nie wiadoma jest, to znaczy w selekcji ja wiem, jaka jest pozycja numer dwa, czyli Kaczmarek, natomiast jest kompletną niewiadomą, a czy to będzie Kaczmarek w wersji rzeczywiście mocnego zmiennika, który wnosi jakość do drużyny, i B, znowu, co by się stało, gdyby ta nasza jedynka
absolutnie niepodważalna, czyli Kurek w jakimś momencie miała problemy zdrowotne. Czy my mamy przygotowaną wartościową dwójkę na granie na pełnym dystansie, skoro w tym sezonie Butryn został szybko odstrzelony, Dulski trochę pograł, ale też miał kłopoty zdrowotne, Bołądź został trochę z rezerwy wzięty z musu i tak naprawdę żaden z nich nie pograł więcej, tak naprawdę żaden z nich nie dostał dłuższego dystansu, bo wiemy, że jest szykowany Kurek, a Kaczmarek to w ogóle jeszcze nie powąchał parkietu. Jedno zdanie tylko o środkowych. Dla mnie nie ma problemu, nie ma dyskusji w ogóle. W sensie dla mojej strony nie ma dyskusji. Znaczy środkowych czterech takich i masz czterech przygotowanych, jeden wypada, masz trzech gotowych do grania. A w ogóle nie mam zażaleń. Nikt nie naciska przede wszystkim z tamtej strony, bo Urbanowicz robi krok w tył, Adam tak, w kolejności. Więc ma czterech. A tak. Amen. Niemożliwe. Zgadzamy się z Kubą w 100%. Więc tu ja środków w ogóle nie widzę problemu. Z atakiem. Butryn dostał szansę, nie wykorzystał. Bołądź nie dostał szansy, bo jeżeli wchodzisz na podwójną zmianę przy 18-10 przegrywając albo ścinając 4 razy, to jaka to jest szansa? To jest żadna szansa. I takie dokoptowanie raczej na zasadzie pstryczka w nos Butrynowi niż ściągnięcie Bołądzia na ten turniej. Wiadomo, że tylko jedziesz na jeden turniej, bierzesz koszulkę i wracasz do domu, bo już na Filipiny pewnie nie pojedziesz. Mam wrażenie, że z Kaczmarkiem to podobna selekcja jak z kilkoma innymi zawodnikami, czyli to już była decyzja przed pierwszym meczem i nie ma żadnego wpływu, co się wydarzyło, czy przygotowany jest, dostali szansę, mamy Dulskiego na przyszłość po Paryżu, mamy jednego chłopaka, Butryn znowu będzie się dobrze pokazywał pewnie w lidze, bo to jest taki chłopak, który w lidze utrzymuje równy poziom, jest takim pewniakiem. A to już klamka zapadła, więc na 100% pojedziemy z Kaczmarkiem. Tutaj selekcji nie było żadnej, ale to też nie. Ale czy to jest jakby sytuacja, która cię uspokaja, biorąc pod uwagę, że mamy czterech teoretycznie potencjalnych rezerwowych, z których żaden nie został ograny i jednego pewniaka? Czy taka sytuacja jest dla ciebie komfortowa? Mamy zagrał Butryn, zagrał Dulski, a Bołądź raczej tych szans nie dostał. Kaczmarek dostaje, co prawda mam mały problem z atakiem, jeżeli jest Kurek, to ty Kurkowi dajesz grać, bo Kurek widzimy, że to jest taki turbo diesel, który naprawdę zawsze się długo rozkręca i on musi dostać tych meczów dużo, żeby wskoczyć na wysoki poziom. To nie jest tak, że ja się testuję takim systemem. Dobrze śpię, jak myślę o ataku, dobrze śpię, jeżeli jeszcze lepiej śpię, jak myślę o środku. Nie śpię tylko myśląc o przyjęciu zagrywki i o libero, więc ja tutaj tylko te dwie rzeczy mnie tutaj jakoś martwią, a reszta absolutnie. Mam dobry sen dzisiaj. Ty masz pełne zaufanie, że Bartosz będzie w wystarczającej formie fizycznej, tak. I nie będzie miał żadnych urazów, kontuzji, tfu. Nie mam podstaw ku temu, żeby myśleć o kontuzji. To jest maszyna, która gra regularnie. Ja nie mówię o przypadkowych rzeczach, ale ale wiesz dobrze, że przeżyliśmy to z Michałem Kubiakiem w Japonii, że też nie było podstaw, żeby nie wierzyć, że będzie, nie będzie zdrowy, a potem się okazało, że no, zwykłe wypadki losowe i miał kontuzję. Nie było podstaw na to, żeby myśleć o tym, że on będzie zdrowy na igrzyskach. O tak, w ten sposób, że będzie w formie. To nie było podstaw na to, żeby on... W 2019, kiedy została zamknięta selekcja? No, znaczy ja mówię o igrzyskach, bo ja mówię o samym wyjeździe, że nie było podstaw myśleć, że on będzie w dobrej formie po tej kontuzji. W 2021, ale w 2019, a my jesteśmy dzisiaj tak jakby w 2019 roku. Ale to mówimy o ataku, mówimy o nie o przyjęciu, mówimy o ataku, o dwóch zawodnikach. Jedziesz z Kurkiem, dorzucasz sobie Dulskiego, który sobie wchodzi i gra, ja tu nie widzę problemu. Kaczmarek zrobi swoje, nie zrobi 30 punktów, ale nie popełni żadnego błędu, jest jakiś pomysł, nie widzę tutaj. Według ciebie, jeżeli w 2024 roku Bartosz Kurek będzie w sytuacji Michała Kubiaka z 2021, to gramy Dulskim i Kaczmarkiem na igrzyskach? Tak, na jakie wyjście? No nie ma innego wyjścia. Nie masz z tym najmniejszego problemu, jest wszystko okej. Okay. Nie no, wolałbym Kurka, no ale przecież kogo innego? Że z Butrynem jedziesz na igrzyska? Że z Bołodzi? Nie chodzi z kim ja jadę na igrzyska, chodzi mi o to, z jakim ograniem ci zawodnicy pojadą na igrzyska. Dulski sporo ograny, Butryn już wiele grał w kadrze, a Bołodź dostaje trochę mniej, ale każdy z nich mecze zagrał, każdy z nich grał w przestrzeni ostatnich sezonów. No to według mnie tu jest niekonsekwencja, bo Popiwczak ma większe ogranie niż Dulski.
No ale Popiw tak ostrzelony jest, no to Dulski jest, wiesz, Dulski jest... Jak ostrzelony? No jedzie na Mistrzostwa Świata, był i jedzie na Mistrzostwa Europy. Ale teraz, ja mówię, na przyszłość jest ostrzelony, a Dulski jest do grania. No ale ostrzelony, bo zdrowy jest Zator. Chodzi o to, że gdyby był kontuzjowany Zatorski, to jedziemy z Popiwczakiem, który jest bardziej ograny niż Dulski. No nie wiem, o coś mi się teraz kłócimy. No dobra, właśnie, ja też nie wiem, o czym wy teraz gadacie. Posłuchajcie, to powiedzmy tak, o tej selekcji. Albo od tego zacznę, albo zaraz mi to jeszcze tego Dulskiego. Mam pytanie, a co z tym Dulskim się stało? Że on ma taką kontuzję, która go teraz z tego etapu wykluczyła, czy... Z tego etapu go wykluczyła, miał jechać teraz z Kurkiem, doznał urazów, więc pojechał z przymusu Bołądź, no a do Passesity jedzie Kurek z Kaczmarkiem. No dobra, no słyszałem, że młody się będzie łapał do tamten u którejś i tam pojedzie na uniwersjadę, tak? Czyli jakiś tam letni okres jeszcze przepracuje na jakimś tam poziomie. Z drugiej strony bardzo interesujący, bardzo ciekawy chłopak, dużo o nim powiedzieliśmy, wszystko przed nim, ale oczywiście do igrzysk nie gotowy i prawdopodobnie byłby to strzał w ciemno. Wracam do selekcji. To jest oczywiście mój subiektywny ogląd. Moim zdaniem bardzo niesprawiedliwie nie ma tam Muzaja. Moim zdaniem wlepienie, gdybym dzisiaj miał powiedzieć, bo ale Muzaj i dlaczego? Powiem tak. Wchodzi podwójna zmiana. Łomacz, Kaczmarek na dystansie dwóch, trzech, czterech kontaktów. Ile tam się tych akcji zawiąże? Daj Boże, żeby więcej, bo zawsze na podwójne coś utoczysz. To jest super, jak nie utoczysz, no to trudno. Jest taki, wiemy jak gra Kaczmarek i wiemy, że na 10 ataków może skończyć ci 3. Nie popsując żadnego, ale my z tych 8 akcji 6 na przykład przegramy. I to jest raczej charakterystyka, ja mówię bardzo szeroko i bardzo ogólnie. Taki jest styl grania mniej więcej Kaczmarka, że on musi zaatakować 45 razy, być na boisku 2,5 godziny i wtedy jest, tak jak to Kuba mówi, diesel, który zapierdziela i choćby mecz trwał 4 godziny, to on w ostatnim akcji może zagrać swoją najlepszą akcję. Taki jest Kaczmarek, ale na podwójnej zmianie ty musisz mieć ogień od razu. Ja wiem, że do Muzaja od razu wyjadą ci anty, że on może załapać nam sektor B, sektor C albo półsiatki, ale może załapać dwa razy górą na potrójnym. Tak samo ma atuty i ma wady. Natomiast ja już nie mówię, że gdybym miał jutro zawody, to bym miał Janusza z Kurkiem, a Drzyzgę z Muzajem. I bym miał taką zmianę, żebym sobie właśnie spał, jak to Kuba powiedział, śpię sobie spokojnie, wiedzą, wejdą, chyba się nie wyłożą. Selekcja się skończyła, mamy inny układ. Nie ma ani Muzaja, ani Drzyzgi, temat zamknięty. Mamy Kaczmarka, który wiadomo, że jest pełną dwójką i z Łomaczem, który będzie wchodził, bo nie będzie grał pod Januszem raczej, bo życzymy i wiemy, że Kuraś jest tą jedynką taką naj. I teraz jest niebezpieczeństwo, że grając na dystansie Kaczmarek jest graczem, który przeważnie swoją wydajność i ten efikas jego, ta efektywność gry przychodzi i ją umiemy znaleźć na dystansie meczu, ale na krótkich zmianach przypomnijcie mi dobrą zmianę podwójną z Kaczmarkiem. Ale słuchajcie, to jest tak cały Nikola, o którym mówiłem o rozgrywających. On nie chce mieć Muzaja, który mu zrobi 6 punktów, a w następnej podwójnej zmianie 6 razy zabije kibica. Tak jest. On woli mieć Kaczmarka, którego jest pewny. To jest Nikola, tak jest jego charakter. Zrobiłem w trend, żeby zrozumieć, jak że możemy wstawiać na przykład jakieś systemy, pary klubowe, zestawienia czy potencjał. Kaczmarek jest bardzo specyficznym atakującym. Być może jednym z najwszechstronniejszym na linii zagrywka, obrona, blok, technika uderzeń, różnorodność, to wszystko wiemy. To jest ta laurka jego. Natomiast efektywność gry nagła, taka wybuchowa na krótkiej podwójnej zmianie jest chyba najsłabsza ze wszystkich. Choć efekt może być nieraz ekstra, bo ta akcja się potoczy i my jednak globalnie tą akcję wygramy. Też nie odbieram mu, że on akcji nie skończy, no tego nie przewidzimy. Ale Łukasz nie jest graczem, który wychodzi, bije na pałę, bije na oślep, nie jest taki nieprzygotowany raczej. Raczej jest przygotowany. Natomiast na tych krótkich zmianach trochę to wygląda inaczej. I jeszcze w odwrotnej konwencji, gdzie moim zdaniem prawe skrzydło Grzesiek Łomacz ma słabe, ta wystawa jest do Anastasiewicza przetrenowana, ale to jest świeca. Kaczmarek z Januszem grają chyba najszybsze prawe skrzydło,
grali, w tym roku już dopracowali to do takiego naprawdę dobrego tempa. No i to mi się nie lepi. No nie wiem, gdzie w tym Łukasz się pozbiera. Oby było dobrze. No to nie jest tak, że siatkówkę da się w każdym calu rozpisać i przewidzieć. To jest niemożliwe. No dobra, ale selekcja to... jest zamknięta. To my na tej pozycji wiemy, że selekcji w ogóle żadnej nie było. No. Jeśli mogę... Połóż i Butryn to są tylko nagrody za jakby to, że są wyróżnione. Na dobry sezon ligowy też. Tak jest. Żeby zamknąć temat panów, to jest rozkład jazdy na Passy City Polska-Słowenia o godzinie 13, dosyć duży rozrzut, bo o 5 w piątek, 7 z kolei z Brazylią, o 9 z Kanadą i o 13 z Japonią w niedzielę na zamknięcie. Bardzo trudny turniej, bo raz, że właśnie różnica czasu w porównaniu do Rotterdamu i teraz do Polski, a więc do tych ponad tygodnia, które spędzą w Europie, a dwa, że mocni rywale, bo i Słowenia wysoko w tabeli i dobry bilans meczów w tym sezonie. Oto właśnie tabela, Słowenia 6 zwycięstw, 2 porażki i Brazylia dobrze się prezentuje i gra już od jakiegoś czasu najmocniejszym składem, 6-2 bilans. Japonia jest liderem i bardzo dobrze się prezentuje, więc 3 ciężkie mecze, jeden tylko trochę łatwiejszy z Kanadą, więc bardzo trudny turniej. No i teraz wracając już nie do selekcji, tylko do tego terminarza, podaj który skład na Filipiny. Podaj skład na Filipiny, dokładnie do tego dążę. Według mnie na ataku to będzie Kurek i Kaczmarek, na przyjęciu wrócą Śliwka, Semeniuk, chyba postawiłbym na Leona, że pojedzie na jeszcze jeden turniej, ale nie wiem, kto będzie czwartym w tym zestawieniu, czy to byłby Fornal, czy nie. Na środku wrócą Bieniek, obstawiałbym, i Kochanowski zostanie, i teraz według mnie będzie Kłos i Huber, czyli pełna para na środku. Na libero no, musi wrócić Popiwczak, w związku z tym zostanie Zatorski. Na rozegraniu wraca Janusz i no i obstawiam, że pojedzie Łomacz. Natomiast no, to też będzie. A po co? No więc wracamy tutaj do tego, co mówiłem na początku. Wracamy do tego, że Passy City to ma być skład na Gdańsk. I ja miałem nadzieję przed tym sezonem i mówiłem to w naszym pierwszym live'ie przed startem w INL-u, że będzie różnica między składem na Gdańsk a Mistrzostwami Europy, czyli dwoma w miarę ważnymi turniejami, bo wiemy, że też Mistrzostwa Europy to będzie skład, który pojedzie na kwalifikacje, czyli że będzie różnica po co? Po to, że skoro mamy taki szeroki skład, to możemy sobie w odstępie między Gdańskiem a Mistrzostwami Europy pozwolić na to, żeby na przykład w Gdańsku zagrać Fornalem, Bednożem, Leonem i Szalpukiem, a w Mistrzostwach Europy na przykład, żeby zagrać Śliwką, Semeniukiem, Fornalem i Leonem na przykład, żeby zagrać w Gdańsku Firlejem i Januszem, a na kwalifikacjach na przykład Łomaczem i Januszem, żeby zagrać Popiwczakiem i Szymurą załóżmy w Gdańsku, a Zatorskim i Popiwczakiem na Mistrzostwach Europy, albo na odwrót. Chodzi mi o to, że można było to zdecydowanie mocniej pomieszać, bo jest dużo czasu pomiędzy tymi imprezami, bo żaden z nich nie został na tyle mocno ograny, żeby koniecznie, natomiast wygląda na to, że to dąży jednak do bardzo mocnego zamknięcia i że w zasadzie te wszystkie turnieje zagramy tą samą czternastką. No i chyba o tym mówiliśmy, że to konsekwencja Nicoli. No, jeżeli on mówi, że pojedzie najlepsza czternastka, to jeżeli by teraz posadził Zatora czy Łomacza, czy nie zabrał ze sobą, to tej konsekwencji byśmy nie widzieli, bo jeżeli on obiecuje, że to jest jego skład na Gdańsk, czy to budowanie Zatora i budowanie Łomacza byłoby bez sensu, jeżeli by ich ale powiedział też, że te składy nie muszą być jednakowe, że w tym sezonie chce się przyjrzeć wszystkim i że w Gdańsku może zagrać inny skład niż na Mistrzostwach Europy i biorąc pod uwagę najmocniejszą, no to na chwilę obecną Szymura zasłużył na to, żeby pojechać do Gdańska, a nie Popiwczak. A ja nie mówię o Mistrzostwach Europy, ja mówię teraz te Filipiny, bo on mówi, że Filipiny pojadą, ci to na Filipiny pojadą do Gdańska, bo do tego zmierzam, więc... No tak, no więc na Filipiny zasługuje na to, żeby pojechać Szymura, a nie Popiwczak. Ale Filipiny, chłopaki, to jest żaden turniej dla nas, no. W tym momencie ale, jest żaden ale nie chodzi o Filipiny. On się nie boi Filipin, znaczy trener, nie, że nie boi się. On nie przykłada uwagi do Filipin jako wynik,
bo on będzie, on ma czas i on wie, że ma Gdańsk. Gdyby nie miał Gdańska, wow, tak, ale mamy Gdańsk, więc Filipiny są na wciągnięcie tych trzech, którzy przyjdą. Co myślicie, że wpadnie Janusz z Kaczmarkiem i ze Śliwką i będą brylantowi? Będą zarabiali i będą grali w piach. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci, co pojadą na Filipiny, zagrają w Gdańsku. W związku z tym no, można było wciągnąć Janusza, okej, żeby zagrał sobie na Filipinach, ale tak na przykład z Firlejem, bo Łomacz już dostał bardzo dużo czasu. Można było wciągnąć Popiwczaka i zestawić nie z Szymurą. Można było Popiwczak Szymura zabrać na Filipiny i do Gdańska. Nie dogadamy się, jak będziemy rozgrzebywać, bo ilu kombinacji nie zrobi Ślepka, każda ma sens, każda ma i się broni i ma swoje, jak to mówią, alibi i jakieś tam konsekwencje dla pozostałych. Jedna decyzja zmienia coś, a czasami może nic nie zmienia, bo można znowu sobie rozsypać te puzzle i znowu sobie spróbować ułożyć i prawdopodobnie to w wielu miejscach to się uda. Ja mówię o jakiejś logice, którą ja prezentuję pod swoim nazwiskiem i mówię tak, na turniej finałowy na Filipiny powinien jechać Janusz, bo musi wrócić do grania i jest mu ten turniej potrzebny, a kolejny turniej i przeżywanie emocji i bycie sprawdzanym powinien dostać Firlej. Czy tak będzie? Nie wiem. Pójdę dalej. Ja bym zagrał również finał Ligi Narodów, jeśli bym zobaczył, że Janusz trzyma mi, już ma formę i jest gotowy do tego turnieju, to bym chciał, żeby się przeżył tą szatnię, przeżył ten turniej, przeżył emocje. Firlej jako moja dwójka, bo Łomacz jest jaki jest i nic mu się ani w lewo, ani w prawo nie stanie. Ani go nie zbudujemy. A jeśli my chronimy tyłek swój Łomaczem, bo nie będziemy pewni, czy Janusz jest zagra, to będzie ta druga wersja. Ja tylko mówię to, co uważam. I to byłaby ogromna strata w tym roku dla Firleja, jakby tego nie zaliczył. Oczywiście perspektywa się może zmienić, gdyby Nikola mi pokazał, że go na przykład weźmie na Mistrzostwa Europy. Choć uważam, że Mistrzostwa Europy są o wiele ważniejszą imprezą w kategorii A, przygotowań docelowych. Tam będzie bardzo wąski skład, już się szykował, czy wąski, w kategoriach wąski, nie 30, tak, tylko jakaś 16. I Mistrzostwa Europy są bardzo blisko kwalifikacyjnego, więc mówimy, że tam mamy mieć ten progres, top i tam już ma ta drużyna po prostu grać powtarzalnie i na stałym jakimś dobrym, wysokim poziomie, zwyżkującym, no to wtedy byśmy widzieli tą reprezentację jakby szykowaną na tamten czas. Ale Wiener, co w Wienerlu się komu stanie, ja nie mówię go przegrać, tylko mówię dać jakieś 5% chociaż inwestycji zrobić. Po co jest nam tam Łomać i po co jest nam tam Kłos? Muszę uciekać. Ja muszę uciekać. A Filipiny, poczekajcie, bo może za daleko pojechałem. Cały Wienerl, dobra, kończymy finałem u nas. Dobra, skupmy się na tym, na tych Filipinach. Kto pojedzie na Filipiny? No to ja już swoją czternastkę podam. Znaczy nie moją, tylko to, co odgaduje trenera Grbicia. Jeżeli będzie, tak mówię, konsekwentny, jest Janusz, jest Łomacz, czwórka środkowych wiemy, jest Kaczmarek, jest Śliwka z Semeniukiem, jadą Bednosz odstrzelony z Fornal z Leonem. Odstrzelasz Bednoża, tak? Na Filipiny. Tak, z tego, jeżeli okay, ja mówię o tym, że jeżeli ja biorę. Ja się nie zdziwię, szczerze mówiąc, jak pojedzie Bednosz z Leonem. Może pojechać. Znaczy, jeżeli oczywiście mówimy o tym, że Nikola twierdzi, że bierze w taką czternastkę jak na Gdańsk. Jeżeli to jest. Ja mówię tak, że my możemy sobie hipotetycznie rozmawiać, ale jeżeli Nikola ma pomysł, biorę czternastkę na Filipiny, jaką chcę mieć w Gdańsku, to w takim razie ja stawiam Fornal, Śliwka, Semeniuk i Leon. A szkoda mi tego Bednoża, bo ten Bednoż tyle w tej kadrze dostaje po głowie i wciąż w tej kadrze gra. Wielu zawodników na jego poziomie, z jego zarobionymi pieniędzmi, z jego CV, już by dawno dało sobie spokój, bo przyjeżdża na tą kadrę i walczy jakoś tego nie widać, a mimo wszystko pokazuje, jak wielkim zawodnikiem jest. A powiem wam jeszcze ciekawostkę odnośnie, a to już na sam koniec. Przypomnijcie mi, bo jest zmiana systemu WNL-u będzie, ale to ja wam wytłumaczę, o co chodzi. Na sam zostawmy to na później. Sprecyzujmy. A jaka jest sytuacja taka czysto już techniczna? Jedziemy czternastką na Filipiny, chyba że jest możliwość, że weźmie sobie trener, nie wiem, szesnastkę, ale to,
trochę nie wiem, no, tam jest trochę miejsca treningowego, to może niewiele. Między meczami można zmieniać, czy już 14 jest zabukowana na całe 4 mecze? Chyba jest. System... Wydaje mi się, że tak. Że, na całe. Że no, jeśli jest taki warunek, to faktycznie 16 nie ma po co brać i wtedy temat jest B, czy my zostawiamy pod ogniem, a w ogóle jakąkolwiek grupę trenującą, bo wszystkie kluby są na wakacjach i grają se w polo i w golfa, się uczą niektórzy, a to zostawiony bednosz to ma Malediwy i wypoczynek, tak? Czy trener powie, zostań pod prądem, bo może cię na Gdańsk jeszcze wezmę. No bo też trudno, żeby nam się nasz trener, selekcjoner łapał w takie kajdany. No ale to chyba mają wszystkie reprezentacje ten problem. No tak, no ale jadę na Filipiny, tym składem to już muszę, znaczy to Gdańsk też, no. To jest w jakiś sposób racjonalne, jeśli ci, którzy tu zostaną na te prawie 2 tygodnie, no bo to jest prawie 2 tygodnie, prawda? Zostajesz bez treningu, bez możliwości funkcjonowania, więc to jest bardzo trudne też dla zawodnika. No i teraz się łapiemy w systemy decyzji i trenera i możliwości, co dalej zrobić w takim układzie. No ja nie wiem, kogo on weźmie na przyjęciu kompletnie. Te Filipiny, to ja uważam, że to jest turniej na wprowadzenie tej trójki Zaksy Kędzierzyn. Nie, to jest na pewno turniej na wprowadzenie, tylko że wprowadzając Janusza musisz mieć kogoś w kwadracie i tak jak mówię, wprowadzając dwóch, bo w Śliwkę wprowadzasz i Semena, jeśli chcesz wprowadzić. Ja na ten moment wydaje mi się, że znaczy to tylko będzie jakieś potwierdzenie albo zaprzeczenie, bo ja wiem, co Kuba często powtarza, logika Grbicza. Ja czasami nie chciałbym tej logiki w sobie wbijać do głowy. Na ten moment ja bym w tym momencie Semen moim zdaniem się nie łapie na tą imprezę. No to ja tutaj jestem 100% pewny. No na coś stawiać muszę, ale dalej. Dobra, jutro dzień wolny naszych pań, dzisiaj dzień wolny w ogóle od WNL-u, jutro wracają panie, ale nasze grają w środę, a więc pojutrze o godzinie 8:30, później 5 rano w czwartek z Niemkami i 5 rano w piątek z Bułgarkami, kończą swoją fazę zasadniczą z Koreą Południową o 7 rano w niedzielę. No i biorąc pod uwagę ten dorobek, który mają po 8 meczach, mają już pewny awans do fazy finałowej, tutaj nic się nie może wydarzyć, taki bilans im wystarczy, a więc 7 zwycięstw, tylko 1 porażka naszych reprezentantek. Jednym słowem tylko, bo rozgadaliśmy się strasznie dzisiaj o panach, ale jednym słowem trzeba przed tym startem ostatniego turnieju powiedzieć, bo jest to występ więcej niż bardzo dobry naszych kobiet. Nasze będą albo 1, albo 2. Przegrana ze Stanami, tu się możemy zamienić, jest jakby możliwa i wpisana w poziom ten sportowy reprezentacji. Oczywiście my gramy na jakby z bardzo wysokim tym levelu swoim i efektywności gry. No, bardzo bym już chciał, że Niemki, Bułgarki, Koreanki to nie doskakują do nas. I nie ma żadnego straszenia w szatni, że to poważne przeciwniczki i bardzo ciężko się z nimi gra i my w ogóle wychodzimy z szatni z niepokojem. Szacunek tak, ale żaden niepokój, po prostu 3 zwycięstwa i bardzo dobry mecz ze Stanami, to jest to, czego oczekuję. Jakbyśmy, ktoś mi powiedział przed tym Ligą Narodów, że my będziemy o pierwsze miejsce w Lidze Narodów ze Stanami, to bym się popukał w czoło. Brawo dziewczyny, rewelacja i to tak dają nam dużo radości, a nie mają tylu problemów, bo tyle jak chłopaki, tylko że też o coś innego walczą. Walczą o każdy mecz, o każdy ranking, bo my się tym nie zastanawiamy, czy pojedziemy na igrzyska, czy nie. Więc tu będę wstawał rano, które to jest 5 rano? 8:30, 5, 7. To o 5 to mogę się nie położyć. A nie, turniej gram golfowy, to muszę się wyspać, ale to na pewno obejrzę, bo z przyjemnością oglądałem te mecze i z przyjemnością na to patrzę. Naprawdę, to coś takiego się fajnego zrobiło u tych dziewczyn, że i na to z żeńską siatkówką, bo nie ukrywajmy, że żeńska siatkówka nie była moją drugą dyscypliną sportu, dopóki nie zacząłem pracy w Polsacie, no była takim troszkę dalej. A teraz już jest trzecią, bo ja najpierw jest golf, później jest męska, a później jest żeńska. Wstydziłbyś się, ale przyjmujemy. Przypomnijmy, że nasze panie są na 8 miejscu w rankingu światowym.
30 punktów przewagi nad Rosją, ale ta Rosja za chwilkę z tego rankingu zostanie wreszcie wyrzucona. Zapadła decyzja o zawieszeniu reprezentacji Rosji i Białorusi w rankingu światowym. To jest jedna z najmądrzejszych decyzji w długim czasie. Mamy 7 punktów straty do Japonii, więc realnie rzecz biorąc, wygrywając te 3 mecze z Niemkami, Bułgarkami i Koreą, możemy nawet jeszcze powalczyć o 7 miejsce w rankingu. Myślę, że to jest szalenie istotne, biorąc pod uwagę, że później mamy Mistrzostwa Europy, w których można jednak trochę stracić punktów ewentualnie w rankingu w stosunku do takiej Japonii właśnie, czy do Chinek, więc czy do Brazylijek i Amerykanek, więc to jest bardzo dobra sytuacja w rankingu światowym. Mamy 53 punkty zapasu nad 10 Dominikaną, biorąc pod uwagę wykluczenie Rosji, 9 de facto Dominikaną, i 60 punktów zapasu nad Niemkami, więc ten mecz z Niemkami wygrany, myślę, że powoduje, że utrzymamy się w ósemce, a ósemka myślę, że może dać kwalifikację olimpijską, i to jest najważniejsza informacja, więc kawał dobrej roboty wykonały dziewczyny w WNL-u. Wiemy, że oczywiście liczy się jeszcze przyszłoroczny WNL do kwalifikacji olimpijskiej, natomiast no, jeżeli byśmy zakładali, że cel był do wykonania jakiś w czasie Ligi Narodów, to wykonały go w 100%. 200%, bo naprawdę się nie spodziewałem, że tylko jedna będzie porażka, i to nawet nie w tym stylu, naprawdę. Dobra robota dziewczyny, dobra robota trenerzy. Obiecuję, że o paniach porozmawiamy dłużej w takim razie na zakończenie tego, bo dzisiaj strasznie żeśmy się o panach rozgadali, ale fajnie, myślę, że takich sporo... Tyle frontów otworzyłeś. Tak, myślę, że tyle żeśmy różnych... 30 sekund tylko, słuchajcie, wygasa umowa w FVB z taką firmą, która organizowała Ligę Narodów 2025, przejmuje to prawdopodobnie już Federacja i World of Volley, i od 2025 szykujemy się na kompletnie nowy zestaw i schemat z rozgrywania całej Ligi Narodów, więc to jest taka ciekawostka, która do mnie doszła wczoraj. Tak, wiedzą, nowy schemat Ligi Narodów, nowy schemat w ogóle też imprez światowych, tak, bo wiemy dobrze, że zmienia się rok rozgrywania Mistrzostw Świata, że będą rozgrywane co 2 lata na 32 drużyny, że to trochę przemodeluje rozgrywanie Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich, więc i kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, bo praktycznie kwalifikacje w sensie stricte znikają z kalendarza. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ale to myślę, że jest dłuższy temat, który zostawmy sobie na następny. Na chiński kalendarz live. Przechodzimy i mamy spowolnić obroty Ziemi. Teraz będzie dzień tak trwał 64 godziny, a rok będzie miał 700 dni i po prostu będziemy grali Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie. Co pół roku. Państw, które chcą zorganizować Mistrzostwa Świata, mamy 35, więc będziemy sobie mogli... Polska już najbliższe mistrzostwa zorganizuje za 35 edycji, także tyle. No to oczywiście pół żartem, pół serio, ale zostawmy sobie ten temat, bo już dzisiaj to chyba, nie wiem, 2 godziny żeśmy zrobili live'a. Dzięki wielkie, panowie. Trzymajcie się, oddychajcie. Dobrego dnia. A ty ćwicz noce lepiej, bo jeszcze masz męski turniej do komentarza, a tam jest 3:30, 5:30. Widzimy się. Ja wylosowałem 9. Ważny turniej mam jutro, wtorek, środa, czwartek na Sobieniach, 3-dniowy turniej, zawodowcy z amatorami, jadę grać. Połamania kij. No bez przesady. Pa, pa. Do na razie, hej.